Dzień dobry, witam serdecznie w 86. odcinku Comics Weekly, podcastu, z którego dowiedzieliśmy się, co aktualnie słuchać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną jak co so tydzień jest Oskar Rogowski, komiksymaniak. Cześć wam. I Mantolska, Antolski, Ruwa. Hej wszystkim. I wypadałoby zacząć od odniesienia się do bardzo ważnej informacji, jaka miała miejsce, że została raczej potwierdzona ostatnio, bo o tym dealu Marvela i Foxa mówiliśmy od jakiegoś czasu i tak się składa, że była o nim mowa w ostatnim odcinku nie nazwanego podcastu filmowego, w którym akurat nie było, ale tutaj e, Oskar, zadałem i jeszcze radkiem na ten temat się wypowiadali. Macie podlinkowany ten podcast poniżej. Myślę, że tam większość tego kontentu się nie, za, nie zdezaktualizowała, ale wypadałoby, e, powiedzmy, no być. E, zaktualizować powiedzmy te nasze przemyślenia, ponieważ no z racji tego, że cały deal został już przyklepany, znaczy nie został jeszcze przyklepany, ale już znaczy, jest powiedzmy. Został przyklepany przez strony zainteresowane. Musi zostać jeszcze przyklepany przez. Agencje sprawdzające, czy nie zostało naruszone prawo antymonopolowe, i te sprawy, czyli jakby państwo jeszcze musi klepnąć, ale jakby strony Marvel, Disney już ten deal przyklepały. No i z tego wynika parę ciekawych konsekwencji, o których sobie tutaj pomówimy. Przede wszystkim w kontekście tego szeroko komentowanego, powiedzmy, wcielenia marek, które do, tej należały, które do tej pory w wersji filmowej należały do Fox, do MCU, bo do tej pory mieliśmy co do tego wątpliwości, czy na pewno zostanie to czy nie. Natomiast przy okazji tego conference call Boba Egera padło zdanie, dosłownie chyba jedno, czy dwa zdanie dotyczące tego, że, że są looking for, forward to O poszerzenie MCU o te postacie. Tam nie padło konkretne zdanie, że, znaczy tam nie padła konkretna deklaracja na zasadzie, że tak, włączymy to i to wtedy i wtedy. To było raczej na zasadzie że tak, myślimy o tym w takim sensie, że myślimy o tym bardzo już w zaawansowany sposób, e, ale na pewno no, jest, jest, to, jest to coś, co już e, no, sugeruje, w jakim kierunku to pójdzie i jestem w takim razie ciekaw, jak, jak wy to widzicie. Ponieważ, jak wspomniałem, jeszcze państwo musi przyklepać ten deal, a ponieważ jest to umowa, pewnie która, której treść to jest kilka książek telefonicznych, to mówi się, że ten deal będzie sprawdzany jeszcze od roku, nawet do 19 miesięcy, że tyle trwa sprawdzanie przez wszelkiego rodzaju agencje, które muszą się upewnić, że tam żadne prawo nie zostało naruszone, bo to jest tak potężny. Bo gdyby to jeszcze było kupienie samego, jakby całego Foxa, ale mówimy tutaj o zasobach, więc muszą każde zasoby, każde. Każda każdy fragmencik sprawdzić i to trwa, to trwa bardzo długo i przez najbliższy rok do 19 miesięcy, tak się szacuje, ten, ten deal będzie cały czas prześwietlany. A co za tym idzie, przez rok do 19 miesięcy Disney jeszcze nie będzie dysponował zasobami należącymi do Foxa. I to jest o tyle istotne, że zanim pogadamy o tym, co ostatecznie zostanie włączone, a co nie, to pamiętajmy, że Fox nie może w tym czasie zawiesić produkcji. Tak, trzy filmy zapowiedziane na 2018: Deadpool, drugi, New Mutants i X-Men Dark Phoenix są już nakręcone i tu jakby choćby nie wiem, co to warto je wydać, bo, bo czemu nie. Ale pojawia się teraz ogromny znak zapytania nad filmami, które są zaplanowane na 2019, czyli już nawet po powiedzmy tym ostatecznym przyklepaniu, zakładając, że wszystko pójdzie dobrze. Ale muszą ruszyć ich produkcja musi ruszyć w 2018. I pytanie co ma robić teraz Fox, kiedy no co robimy X-Men Dark Phoenix nawet te z otwartym zakończeniem, kiedy nagle Disney wejdzie i stwierdzi, ale my to rebootujemy i bierzemy własne postacie. Co z Gambitem, co z Multiple Menem, co z tymi wszystkimi postaciami, które mają być teraz tworzone? Z myślą o tym, że prawdopodobnie zaraz wejdzie nowy szep i, w, i wyrzuci to za okno. Więc jak robić te filmy? Czy je robić? Według mnie to jest też bardzo duży problem. Co właściwie Fox ma robić teraz z tymi markami, które, które jeszcze cały czas przez ten rok czy półtorej będą musieli cały czas sprawować nad nimi e, pieczeń? To według mnie jest no, duża zagwozdka. Wydaje mi się, że Fox nigdy do końca nie przejmował się rzeczami takimi jak continuity. Więc chyba teraz też to nagle dla nich nie stanie się problemem. E, Continuity nie, ale dbali o markę i o postacie. W sensie chodziło o to, że miałeś sobie tego Hugh Jackmana, który ci występował w różnych filmach, jako, który niekoniecznie może sobą zlepić pod Continuity, ale to cały czas był Hugh Jackman jako Wolverine. I teraz tak samo zaczęli promować tych młodych mutantów jako kolejne pokolenie X-Men. I znowu, właśnie co dalej? Czy tak jak mówię, zostać otwarte zakończenie, bo ewidentnie Dark Phoenix, z tego, co słyszałem, było planowane jako większy projekt na więcej filmów. I no mówię, tak samo jak szczególnie, co z tymi filmami? Czy robicie je zamknięte, czy dawać do zrozumienia publice, że. Ja, znaczy, to głupie słowo, ale że te filmy nie będą miały znaczenia, wiecie o co mi chodzi, bo, bo wiadomo, no film to film, fajnie go obejrzeć i, i to ma znaczenie to, że się dobrze bawimy w kinie. Ale kiedy teraz patrzymy na szersze sprawy, no to wiele osób może odnieść takie wrażenie, że po co ja mam oglądać tego Gambita, jak zaraz będę miał innego Gambita, że coś takiego. Wydaje mi się, że przez jakiś czas i tak oni będą chcieli się zorientować, zobaczyć, jak to działa od, od, od środka i jak działa promocja i tak dalej, więc. Przynajmniej przez jakiś czas wydaje mi się, że spokojnie będą te filmy wydawać, um, tym bardziej, że no, no, tym bardziej, że do tej pory to działało. Według mnie teraz siłą rzeczy muszą dać czas, bo nie mają kontroli nad tym X-Men do czasu, aż umowa nie zostanie legalnie przyklepana. Ale według mnie, jak tylko dostaną nad tym prawo, to natychmiast wejdą i zaczną czyścić. Ja uważam, że oni już na, ty, na tym etapie będą przygotowywali się już teraz do wprowadzania tego w swoich filmach, jeżeli już wiedzą, że to się stanie. Na razie wydaje mi się w sposób lekki, tak jak mówiło się o tym, że do Civil War były dwa scenariusze: jeden ze Spider-Manem, drugi bez. Jak się nad tym zastanowimy, Spider-Man może wylecieć z Civil War i filmu to nie zmieni. Można tam wie, zastąpić te sceny czymś innym. Wydaje mi się, że na razie to będzie na tej zasadzie, ale już od z punktu widzenia Disneya to proste, po prostu robisz sobie dwa scenariusze, ten drugi z lekko wprowadzeniem postaci, to, to, to żaden problem, jeśli chodzi o stronę Disneya. Od strony Foxa, no tak jak mówię, będą mieli zagwozdkę, bo będą musieli tworzyć marki, które wiadomo, że się nie utrzymają, bo ja jestem przekonany, że jak Disney wejdzie... Deadpoola może zachowają w jakiejś formie, bo to zaraz też może dwa słowa powiemy o Deadpoolu, bo tam też Iger się wypowiadał. Natomiast yy, resztę według mnie pójdzie do kosza. Według mnie te wszystkie postacie, w tym Jennifer Lawrence, to może się część osób cieszyć, idzie do kosza. Wydaje mi się, że akurat te filmy nie są problemem, bo one są i tak na tyle oderwane od głównego uniwersum, można sobie z nimi robić, co się podoba. No Deadpoola spokojnie możesz przenieść do MCU w tym momencie. To w teorii oczywiście, już tutaj pomijam kwestie kategorii wiekowej itd. i tak dalej. I nic to, wiesz, nie zmieni specjalnie, bo, bo ten Deadpool jest na tyle oderwany od reszty. Tutaj wydaje mi się, że jednak przede wszystkim chcą położyć łapy na tych x man i zrobić z tego markę, którą będzie można spokojnie sprzedawać dalej, e, bo, bo póki co, no to wiadomo, że te filmy są trochę mocno rozczłonkowane i wydaje mi się, że będą chcieli to po prostu skonsolidować bardzo. Nawet jeśli nie będą chcieli, to jeszcze sobie myślę, pomówimy o tym zaraz, jeśli, w jakim zakresie byśmy widzieli, powiedzmy, ten, ten merch, ale nie, niezależnie od tego, w jakim zakresie, czy to będą filmy, które będą tam, powiedzmy, działy się trochę na a jednocześnie w tym samym uniwersum będziemy, dostały, będziemy jakby mieli zaznaczone, że to jest to samo uniwersum, czy może zupełnie, wiesz, będą crossovery od razu i tak dalej. To tak czy siak wydaje mi się, że, to, że chodzi głównie o te, o te duże marki, a nie wiesz, o te mniejsze filmy, których Fox ma teraz aktualnie sporo w portfolio. I one aż tak wydaje mi się, że nie zawadzają. Nie sądzę, żeby ktoś, wiesz, tutaj miał wielkie oczekiwania co, co, do, co do tych mniejszych filmów. Tym bardziej, że no, mówmy się, no to, to, nie, to nie są filmy, które są drogie i tak dalej, więc spokojnie można je sobie potem produkować i pod nowymi skrzydłami. Tak jak, tak jak były produkowane do tej pory. Ja mam pytanie, bo wspominałeś, Oskar, że w tej wypowiedzi było mocno sugerowane, że jednak dojdzie do jakiegoś merżu z MCU i moje pytanie tutaj brzmi, czy X-Meni zostali wymienieni jak gdyby z imienia? Czy było zacytuję powiedziane? Ci. Słuchaj, zacytuję okay. ci, mam to przed sobą. Okay. Jest, jest zdanie, brzmi tak. We're also looking forward to expanding the Marvel Cinematic Universe to include X-Men, Fantastic Four and Deadpool no jest do tak, tylko że Marvel, nie ma konkretów, Marvel Cinematic Universe nie musi oznaczać koniecznie pod, jak gdyby, kierownictwem mm. takim ścisłym Marvel Studios. Może oznaczać, że Fox wciąż wewnętrznie będzie mieć całkiem dużą kontrolę nad tymi filmami, po prostu będą zobligowani do tego, żeby łączyć je jakoś z Marvel i Marvel też będzie musiał jakoś z nimi to koordynować. Być może nie będzie to, bo taką silną kontrolą y, MCU jak nam się to wydaje w tej chwili. Poza tym ja chciałem powiedzieć, że to co ty powiedziałeś Oscar, tworzenie marek, które prawdopodobnie będą zaorane To jest w równym stopniu zagwozdka dla Disneya, jak i dla samego Foxa Powiedziałbym, że nawet dla Disneya bardziej, bo jeżeli Fox teraz by natworzył w cholerę nowych marek i tak dalej to Disney mógłby być zmuszony do tego, żeby odczekać chwilę z rebootem, żeby po prostu ludzie przestali kojarzyć te marki z tymi konkretnymi e, inkarnacjami, bo po prostu może być zbyt duże nasycenie tych, tych samych postaci w różnych wersjach obok siebie. Więc to wcale nie musi. E... To nie musi być tak drastyczne, jak myślimy. Na pewno jestem w 100% pewien, że doczekamy się jakiegoś rebootu Fantastycznej Czwórki, i myślę, że nawet jeśli nie pełnego, to elementy z Fantastycznej Czwórki, które do tej pory były zablokowane, będą się pojawiać w filmach Marvela. Ale z X-Menami nie jestem tak do końca pewien, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o Deadpool'a, to tak jak Łukasz powiedział, on jest na tyle oderwany i on jest na tyle meta, że możesz spokojnie go wrzucić bez zmieniania czegokolwiek i w żaden sposób to by nie zaszkodziło. Słucham cię. Jeśli chodzi o mutantów, to ja jednak biorę to tak jak słyszę, no include in Marvel Cinematic Universe, natomiast jeśli chodzi o Deadpoola, to Bob Iger później wypowiedział się o samym Deadpoolu, Aha. bo wiele osób zapytało go, no co z Deadpoolem, kategoria R i Disney nie zawsze ma ze sobą po drodze, i on tutaj sprostował, że Deadpool absolutnie nie, nie planują tego zmieniać, absolutnie widzą go w kategorii R. Nie mają najmniejszego problemu z tym, żeby stworzyć Marvel R, co w tym znaczeniu może byłoby jakoś oddzielnym, jakby to nazwać imprintem, bo tak, tak to porównując wiesz, komiksowe realia, nie. Ponieważ on wyraźnie zaznaczył tutaj, bo Bajer powiedział dosłownie takimi słowami, że jestem absolutnie otwarty na. Kategorię R pod warunkiem, że wyraźnie dalibyśmy do zrozumienia widzom, co, na, co oglądają. Yy, I mówi, dosłownie nazwał to Marvel R, czy coś takiego. Więc ja z tego wnioskuję, że taki Deadpool to akurat jeszcze jest właśnie coś takiego, co może dać na uboczu, wyraźnie gdzieś tam postawić wokół niego zasieki z napisem: R nie wchodzić poniżej 18 lat, czy tam 16, czy coś takiego. I, i Deadpool to jest kura znosząca złote jaja. Oni wiedzą, że zmiana kategorii, pozbycie się Reynoldsa i różne takie tego typu rzeczy, by to kure zarżnęły, Deadpool był fenomenem kasowym i tak dalej, to myślę, że Disney lubi pieniążki, więc czemu by nie. Ale jeśli chodzi o X-Men, ja stawiam na to, że to będzie po prostu... Po tych wypowiedziach jednak ja widzę to jako... Może nie Avengers 4, czy coś takiego, ale na ten, na film, który wypadnie po tym, jak oni szacują, że deal zostanie przyklepany przez państwo, już prawdopodobnie mają przygotowane dwa scenariusze. Czy dwa scenariusze są przygotowywane w tym czasie? Jestem praktycznie przekonany. Nie wiem, ja, ja, się, ja się wolę wstrzymać mimo wszystko. Ta wypowiedź dla mnie jest po prostu za mało konkretna. To jest... Równie dobrze to może, być, to może być takie proste stwierdzenie, żeby zahipować ludzi w tej chwili, a w, tak naprawdę może oznaczać w dalszej perspektywie, że po prostu elementy świata X-Men, czy wybrane postacie będą się pojawiać. W, w Avengers czy, czy coś w tym stylu. Jak na przykład weź pod uwagę, że no, chociażby to, o czym James Gunn mówił swego czasu przed jeszcze pre premierą dwójki, jak e, ma specjalny, jak gdyby zespół researcherów, którzy mu badają, których kosmitów może użyć w filmie, to, to w tej chwili jak gdyby opcje, opcje pracę. dla niego są dużo <laughs> szersze i on może wybrać z dużo większego no, dużo większej puli kosmitów różnych i tak dalej przyjdzie wszystkich. do researcherów i powie sorry <laughs> no więc więc wiesz, równie dobrze to może być coś takiego więc to, to jak gdyby ta wypowiedź nie musi być koniecznie zobowiązująca bo to też nie jest takie że przyłączymy tylko że wiesz nie możemy się doczekać żeby przyłączyć tam Natomiast... zostawia to jak najbardziej furtkę taką że zmieniliśmy zdanie i tyle. No ja nie widzę cały czas jakoś w mojej głowie tego, że kiedy będą chcieli korzystać w swoim MCU, czyli swoim statku flagowym ze wszystkich możliwych postaci, żeby na tym etapie robili drugie uniwersum, mówię te boczne filmy jak Deadpool, jak może ten New Mutants, jasne, to na to jest miejsce. To są, wiesz, jeżeli New Mutants ma się dziać w jednym zakładzie psychiatrycznym, jasne, to, no, nikomu nie wadzi. Ale nie wierzę w to, żeby takie filmy jak główne jak ich wersum Dark Phoenix czy ich wersja powstała w odrębie od MCU po takiej wypowiedzi. Jasne, to nie musi być teraz, ale jeżeli nie dostaniemy zaraz nowych X-Men, tylko tak jak mówisz, fragmenty X-Men w MCU. To nie dostaniemy nic w sensie. To znaczy, że nie, nie sądzę, żeby tworzyli jakiekolwiek duże filmy z znanymi postaciami z X-Men w oderwaniu w tej chwili. Nie widzę tego. Co za tym idzie? Mam wrażenie, że spadnie ilość filmów rocznie. E, mimo wszystko. Mimo tego, że dostają nowe zasoby, powiedzmy jasne, może będą w stanie robić osobno e, w jakimś powiedzmy podstudiu te filmy właśnie typu Deadpool. Te takie, które nie są też bezpośrednią konkurencją. Mówmy się, że jednak ich target jest delikatnie inny, ich wydźwięk jest delikatnie inny i to sobie mogą robić niezależnie, ale wydaje mi się, że jakby te wszystkie pozostałe filmy nie będzie dla nich miejsca w, czekam grafiku, to nie, nie będzie tak, że będziemy dostawać teraz sześć filmów, powiedzmy, po prostu spod bandy Dis Bandery Disneya, nie, nie sądzę. No, ja właśnie nie, nie widzę, dlaczego nie, jeżeli filmy z X-Men byłyby dalej robione przez Fox, po prostu Fox pod wspólną kopułą z Marvel Studios, a filmy Marvel aby były robione przez Marvel Studios i tak dalej. Po prostu byłyby w jakiś sposób Arbitralnie połączone. I to też pytanie, na ile to połączenie byłoby mocne, no, jak, bar jak bardzo ściśle byłyby ze sobą połączone te wszystkie naczynia, bo równie dobrze możesz zrobić film o X-Menach i myślę, że to by X-Menom wyszło na zdrowie, który się dzieje tak, w tym uniwersum, ale trochę na uboczu. Okazjonalnie się tutaj pojawi Iron Man, czy Hulk, czy ktoś, ale nie, 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 nie grają pierwszych skrzypiec, jak gdyby, i oba o, akcje obu obu serii działałyby się troszeczkę jak gdyby na innych antypodach, jeśli wiesz, o co mam na, co mam na myśli. Niby jak seriale, ale... i filmy, nie? Ale... Nie, ja, ja osobiście mam takie zdanie, że jakoś... mówię, nie, nie widzę tak, żeby to było tak osobno. I co mnie bawi, oczywiście, to jest dokładnie wracający bo może też o tym sobie pomówimy chwilę czyli wracający argument fanów to samo dokładnie co było przy flashpointie, e, czyli ej to może rękawica nieskończoności otworzy portal i przejdą X-Men z innego uniwersum tudzież okazało się, że coś, że nie wiem, kryli się przez lata czy coś takiego e, ja bym chciał taki lekko zaapelować do fanów bo to jest ten sam argument co przy Flashpoincie. dokładnie ten sam, czyli Flashpoint Barry przeniesie się w czasie tam zmieni coś i będzie inny Batman i tak uratujemy uniwersum tak, chciałbym tak Michael może Keaton jako lekko patron. zaapelować, że e, tak, uniwersum, uniwersum filmowe, komiksowe, czy jakby to nazwać, e, nabrało dużo wspólnych cech z tego, jak, jak działają komiksy, jest coraz więcej podobieństw, e, jak popatrzymy na początek MCU, czy nawet wcześniej, na X-Menów Singera jeszcze, jasne, dużo podobieństw się pojawiło, ale niech nikt się nie myli, że firmy i komiksy to jest te same medium, które ma, rządzi się tymi samymi prawami. W filmach, jeżeli chce się coś zributować, czy się coś włączyć, naprawdę nie trzeba tego e, w żaden sposób publiczności tłumaczyć. Nie trzeba, e, jak, nie wiem, jak zmienił się Hulk, nikt nie musiał tłumaczyć publiczności. Jak pojawił się nowy Spider-Man, to nie trzeba było tłumaczyć, dlaczego to nie jest Andrew Garfield, czy coś takiego. Naprawdę nie trzeba tego robić i nikt to się nie będzie bawił, więc wszelkie teorie o rękawicach nieskończoności, innych wymiarach i flashpointach to proponuję gdzieś schować w innym miejscu, bo bo, bo to, się, to się nie stanie, to nawet nie jest coś, nie wiem, byłbym po prostu kompletnie zdziwiony, gdyby się okazało, że o, bo po Flashpointie to teraz restartujemy uniwersum, nie, to będzie po prostu historia filmowa i tyle, o ile ten film powstanie, bo o Warnerze to w tej chwili nie będziemy mieć czasu gadać, bo tam to po prostu, Wy obejrzyjcie sobie ten filmik o tym psie, co siedzi w tym domu, co się pali i mówi, that's fine, to, to mniej więcej to jest Warner na tym etapie, ale to mniejsze o to. Wiesz w... myślę, że max tego, na co mogą sobie pozwolić, to wprowadzenie kiedyś czegoś w stylu multiverse, tylko, że nie sądzę, żeby to akurat w przypadku włączenia X-Men było konieczne. Znaczy, mogą wprowadzić coś takiego, jeśli będą mieli ochotę, ale nie dlatego, że koniecznie potrzebują jakiegoś desperackiego sposobu, żeby wprowadzić X-Men, to na pewno nie. Eee, bo, mówmy <śla> się, no po prostu się pojawił X-Men, hello i tyle. Eee, tym bardziej, że tak jak, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, takie postacie jak Deadpool czy, nie wiem, New Mutants coś mogą już od dawna tutaj sobie istnieć. Eee, I też nikt nie musi wiedzieć o tym, że jest jakaś placówka, która trzyma młodocianych ludzi z supermocami i tak dalej. Tym bardziej, że no, jest, jest masa sposobów, żeby tych mutantów jednak jakoś prowadzić. Nie mówiąc już o innych w ogóle markach Fox w tym momencie. Eee, natomiast mi osobiście, wiecie, jak fanowi by się podobała wersja z, z Multiverse, eee, bo zdaje się, że ma Marvel słyszałem jakieś o tym, że Marvel chce to trochę puszować, po to, żeby sobie otworzyć więcej możliwości, jeśli chodzi o kolejne filmy, kolejne postacie, żeby sobie robić jakieś alternatywne rzeczy. Nie wiem, czy na tym etapie publika jest w stanie to kupić. Wydaje mi się, że być może, jeśli już w serialach się pojawia koncept multiversus i wszyscy są z tym ok, jeśli będziemy mieli przedstawione multivers gdzieś tam w kolejnych filmach Marvela jakoś, jakoś organicznie, no to może w przyszłości, kto wie, ale, ale nie sądzę, żeby, żeby wprowadzenie tych Marek Fox tutaj miało, było potrzebne. Tym bardziej, że jest Jestem pewien, że jeśli wprowadzą X-Men, to będzie, to będzie to reboot i, i nie będą to te postaci, które są już teraz, bo trzeba będzie tę markę, myślę, budować od nowa. Um, więc na pewno nie, nie, nie będzie potrzebna tutaj żadna ekwilibrystyka w postaci, wiesz, manipulowania czasem i tak dalej. Ja chcę coś wnieść, tutaj koncept multiversum, czy wieloświata, już w uniwersum filmowym Marvela jak gdyby istnieje i został tylko wspomniany i lekko tylko dotknięty, nie widzieliśmy żadnej alternatywnej wersji Tonego Starka, czy coś w tym stylu, ale w Doktorze Strange'u zostało wyraźnie powiedziane, że istnieje nieskończona ilość uniwersów i niektóre z nich się różnią tylko drobnymi detalami, a niektóre są drastycznie odmienne. I tak dalej, więc jeżeli chciałbyś to coś takiego wprowadzić, to jak najbardziej byłaby ku Temu fabularne, fabularna droga z całkiem niezłym uzasadnieniem. Po prostu w tym filmie musiałby się pojawić Dr. Strange i by, jak gdyby, zaprezentował cały koncept od nowa. Natomiast, czy takie coś zrobią, wątpię, dlatego że to jest potwornie, to potwornie zamyka, jak gdyby publiczność dlatego, że wymaga od publiczności dobrej znajomości filmów wszystkich do tej pory i wydaje mi się, że raczej Disney chciałby. Bardziej otwierać tą publiczność niż ją zamykać w, te, w ten sposób. E, aczkolwiek czy chciałbym coś takiego? Trochę bym chciał szczerze mówiąc. I biorąc pod uwagę, że Marvel y, był pierwszym, który wprowadził w pełni funkcjonalne łączone uniwersum dla wszystkich postaci, wydaje mi się, że oni byliby dobrymi ludźmi, którzy potrafiliby wprowadzić łączone multiversum w, w taki sposób. E, nie sądzę, żeby chcieli przyłączyć y, X-Menów Singera w ten sposób, Raczej wydaje mi się, że gdyby mieli wprowadzać multiversum, to po to, żeby zaprowadzić nowe postacie albo nowe wersje postaci, które już wprowadzili w MCU, niż żeby po prostu reanimować cały czas ten twór, który dawno powinien umrzeć wedle wszelkich praw rynku i jakimś cudem jeszcze dycha. Więc ja nie mam, nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli chodzi o główne marki, to X-Men i no i fantastyczna czwórka oczywiście no to tutaj to obie wiesz. to tutaj chyba nie ma większych wątpliwości nie ma nic nie zostało stracone one pójdą do zaorania. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie poboczne rzeczy, to można je połączyć bardzo łatwo. Szczególnie, że na przykład, jeżeli, jeżeli popatrzysz na Deadpool'a, to pierwszy Deadpool odnosił się zarówno do uniwersum X-Men, jak i do uniwersum Marvela. Bardziej pokryjomu, bardziej subtelnie, ale jest w tym filmie Helicarrier. Więc równie dobrze możesz powiedzieć, że tak, tak, to był dokładnie ten sam Helicarrier i tyle, a nie Easter Egg. A... No tak, i jeżeli chodzi o, o multiversum, to absolutnie się zgadzam. To, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, są plotki o tym, że w Ant-Man and the Wasp ma się już pojawić jakiś koncept multiversum. Że to, to byłby film, w którym mogłoby się coś takiego pojawić. I raczej. Ja myślę, na... że po to ten film powstaje, głównie. Tak, i raczej, jeżeli na zasadzie takie, ej, istnieje multiversum, mogą z niego przyjść inne zagrożenia, czy coś takiego, jako ciąg dalszy fabuły budowany, absolutnie to widzę. Chodzi o to, że. Tak samo jak flashpoint nie będzie resetem uniwersum, bo nie trzeba robić historii, która resetuje uniwersum, żeby je zresetować. Tak samo tutaj, te, tak jak mówisz, ten multiversum nie będzie po to, żeby nagle nie wiem, Hugh Jackmana do roli wrócić. jak... <laughs> Nie to sądzę, to też, na pewno. No właśnie, no właśnie, to raczej będzie na boku. A jeżeli będą chcieli prać X-Men, to po prostu ich wprowadzę. Chociaż mogliby tyle. zrobić taki easter egg. W momencie, jeżeli wprowadzą multiversum i to zostanie dobrze przyjęte przez widownię, no to mogliby dać jako easter egg na przykład, że się pojawi Hugh Jackman czy coś takiego. Ale nie liczcie na nic więcej. No, Dlatego... no, tak jak w first class, nie? Go fuck yourself. Dokładnie. <noise> Więc to, to, to wydaje mi się, wydaje mi się wręcz absurdalne. Albo żeby Patrick Stewart się pojawił na chwilę jako profesor Xavier, i to, to tyle. Natomiast wydaje mi się, że te marki będą robić od nowa. Z tym, że wy... moim zdaniem lep... mądrzejsze by było dla Marvela najpierw się zająć fantastyczną czwórką, potem dopiero X-menami. X-menów troszeczkę zostawić na. Żeby, odczekać, żeby publiczność troszeczkę się odzwyczaiła od tych filmów Foxa i zrobić dobrą, fantastyczną czwórkę, bo naprawdę ta marka zasługuje na to. I jak do tej pory nie byliśmy nawet blisko. To znaczy fantastyczną czwórkę tak i to absolutnie widzę nawet niebawem jakieś e, motywy i to pewnie zrobią to tak jak Spidermana, czyli od... E, o, patrzcie, bo tutaj jest ta ekipa, która w tym budynku, geniusz, Reed Richard, który no, on swoją rodziną podobno polecieli w kosmos i mieli tam ciekawą przygodę. Okej, okay, idziemy do nich. Na tej zasadzie, nie? A, nie, a nie geneza. No, ja mam nadzieję, że wiesz, że to nie oznacza, że ten pomysł na film o Dumie gdzieś tam przepadł. No, te też mam nadzieję. I, I się w nowej sytuacji jakoś odnajdzie, bo swoją drogą Czwórkę można by spokojnie od takiego filmu zacząć, nie? I po prostu ją przedstawić ty, w tym filmie. A, e, poza tym wydaje mi się w ogóle, że, że wiele tych rzeczy, które Marvel chciałby wprowadzić do MCU, będą. będą, Znaczy, mogą robić właśnie przez wprowadzanie ich w poszczególnych filmach, wiesz? Przedstawić koncept Mutanta po prostu właśnie. w filmów zanim jeszcze w ogóle będzie film o X-Men czy coś, po prostu, wiesz? Mieć postać, która jest Mutantem, wytłumaczyć o co chodzi. Myślę, że z tym e, będą i tak wręcz samo... pędzić. to, to jest rzecz, którą natychmiast zrobił oh. w momencie w którym tylko prawa będą przyklepane, oni mają pewnie, wiesz, do każdego scenariusza, do każdego filmu później mają dopisane i y, koniecznie wprowadźmy w tym filmie słowo mutant, okej, okay, ten, film, ten film jest, wiesz, y, niestety ten film wyszedł zanim dostali deal, okej okay, to w następnym, myślę, że oni będą chcieli tak szybko jak to jest możliwe wprowadzić termin mutant do swojego uniwersum no, i, i nie tylko, ale to też wiesz, nie są trudne rzeczy do, do pisania, nie? Mówmy się, to, to są. I to, to by bardzo pomogło widzom też się oswoić z tym, że. Ale też zbudować hype swoją drogą, nie? Bo wyobraź sobie, że w którymś filmie jednak bez zapowiedzi nagle pojawia się mutant jakiś, jest wytłumaczone, czym jest mutant i tak dalej. No, to wszyscy by się jarali i czekali tylko na ten film e, kolejny, bo. A bo, no, wydaje mi się, że oni mają całkiem niezłe doświadczenie w budowaniu tego hypu, tak jak ze Spider-Manem było chociażby. E, a to ja mam pytanie w takim razie, to jak. Kulowaliśmy sobie, jak, jak, jak Disney zamierza to zrobić, to może na takie pytanie, jak wy byście to widzieli? Jakby, w jaki sposób wy byście chcieli, żeby, żeby ci X-Men funkcjonowali? Jeśli już wiemy, że mają być częścią MCU, to, to w jaki sposób? Jeśli o mnie chodzi, to ja bym właśnie chciał, żeby X-Meni się dziali na odrobinę na antypodach uniwersum Marvela, tak żeby było powiedziane, że ta szkoła Xavier'a Czy jakkolwiek ich prowadzisz W każdym razie rdzeń Jak gdyby całego filmu funkcjonuje Już w tym świecie od jakiegoś czasu Żebyśmy nie zaczynali od Origin'u Tylko został on po prostu Pokrótce wprowadzony dla wszystkich Którzy by mogli się nie orientować no ale istnieją na uboczu, są troszeczkę mniej znani, ta szkoła nie jest reklamowana jako szkoła dla mutantów tylko jest po prostu dla... Zwykła, bardzo, szkoła, zwykła no. szkoła dla bardzo zdolnych dzieci, prawda prywatna, zamknięta. Tak jak było w Tak, bo, jak, komikser. tak, tak jak, jak było w oryginalnych komiksach w komikser, więc, ja, no. nie musisz, więc nie musisz równocześnie się bawić nie musisz się martwić, że wiesz, o nagle się mutanci znikąd pojawili byli cały czas, po prostu nie byli istotni i... I od tego miejsca jak gdyby powoli zacząć wprowadzać te postacie i rozszerzać je i tak dalej, oczywiście z rebootowanej wersji. I może mieliby jakąś przypadkowo większą akcję, która by przypadkowo jakoś natknęła się na działania Avengers, czy na Spidermana, czy na cokolwiek. I dopiero wtedy by się te dwie drużyny do poznawały, i dopiero po, po dłuższym czasie byśmy mieli jakieś Avengers versus X. Albo, albo lepiej nie, nigdy. E, ale jakieś Avengers spotykają X-Men, czy coś w tym stylu. W każdym razie myślę, że, że X-Meni najlepiej działają troszeczkę w oderwaniu od głównego uniwersum DC. I wydaje mi. Tfu, Marvela. Myślę, że to też od DC działają lepiej. No to, to zdecydowanie. Ale myślę, że X-Meni najlepiej działają troszeczkę w oderwaniu i na uboczu, kiedy nie ma, nie ma, niewiele nie wpływa na nich. I wydaje mi się, że po jakimś czasie mogliby wprowadzić na przykład Beast, czy X, czy Wolverina do Avengers. I, ale to już tak jak gdyby dużo, dużo dalszej perspektywy. No to już, to już daleko z, <sadnie> z mojej strony to ja przede wszystkim, to jest, połączone z tym, jak sobie wyobrażam w ogóle Marvela, uniwersum po Avengers 4, bo to nie jest w żaden sposób potwierdzone, ale to, jest takie moje, to są moje wrażenia ze wszystkich tych wypowiedzi, które Kevin Feige od czasu do czasu mówi o ewentualnej przyszłości. Ja sobie wyobrażam, że jednak uniwersum Marvela po Avengers 4 nie będzie już tak spójne jak do tej pory. To znaczy dalej będzie się to działo w jednym uniwersum, dalej nie będzie to sobie zaprzeczało, ale wydaje mi się, że oni będą już unikać teraz. Faz na zasadzie e, filmy, filmy, filmy Avengers. Filmy, filmy, filmy Avengers. Myślę, że od tej pory będą robić raczej crossy na zasadzie Thor Ragnarok, na zasadzie e, Spider-Man Homecoming. Jasne, od czasu do czasu można dać większy crossover, ale raczej znowu nie będzie to, to nie będzie coś, co spaja cały wszechświat, powiedzmy. To będą raczej crossovery, jak sobie wyobrażam tej grupki filmów, a ta grupka filmów nie ma z nimi nic wspólnego i one gdzieś tam się wszystkie przecinają w którychś miejscach, ale nie masz już tego wrażenia, że masz fazy, po których coś się dzieje i masz wielki Avengers, który musi wszystko razem zebrać, bo to jest dosyć kłopotliwe jakby nie patrzeć, patrząc, że jeszcze będą tych postaci dotwarzać i mając to na uwadze w tym momencie wrzucić X-Men to żaden problem jako tak jak Adam mówi niby na uboczu ale z mojej perspektywy wszystkie filmy będą teraz na uboczu to znaczy wszystkie filmy będą miały potencjał crossoveru ale już niekoniecznie tego eventu jakim jest Avengers i na tym etapie stworzyć film X-Men który tak jak Adam mówi o mieszkali sobie w tym swoim Westchester tam pod Nowym Jorkiem i tam oglądali w telewizji jak Chitaury atakowali czy coś takiego w tym czasie i, i, i tyle jakby nie byłoby w żaden sposób problematyczne, a najlepsza opcja to po prostu powtórzyć Spidermana, czyli dać oddzielny film i wrzucić do tego filmu jedną postać, która jest znana jako gościa, który poznaje świat, świat mutantów, który istnieje, ale my jesteśmy tymi, jakby ci, którzy nie znają tego świata tutaj, poznają go przez oczy tego bohatera. Czy to Spiderman tam trafi na jeden film, czy no, ktokolwiek, czy Tony Stark, czy Reed Richards, który będzie wprowadzony, obojętnie kto, ale. Jakby dać film X-Men, tak jak był film Spider-Man, tak jak tam był Tony Stark, tak tutaj sieknąć jedną postać, która byłaby gdzieś tam tym takim gościem, którego X-Men wprowadzają w swój świat, ten tutejszy. Ja to bym kogo, tak byś to widział? Widział? kogo byś widział w tej roli? Spider-Man mógłby być, Captain Marvel to mogłaby być... Um... Antman, z... nie, no, sądzisz, że nie ant tylko córka ant -mana... Nie sądzisz, że to powinien być ktoś bardziej jak gdyby, ustanowiony? Jak gdyby wy w Spider-Manie dostaliśmy tonego Starka, jak gdyby pierw... jedną z pierwszych postaci w MCU. Tak, ale na etapie, kiedy ten film wyjdzie, wydaje mi się, że oni już będą chcieli, tak jak Łukasz mówił swego czasu, pchnąć te młodsze pokolenie. Te po to, po kapie, po Iron Manie jako te bardziej ustanowione. I chodzi o to, że w momencie, kiedy ten film wyjdzie, ja sobie wyobrażam, że przez ustanowione będę miał doktora Strange'a, będę miał Black Panthera, będę miał Spidermana i będę miał Captain Marvel jako ten kolejny trzon, powiedzmy. Więc Captain Marvel czy Spiderman, absolutnie. Niech córka Antmana się okaże mutantką. Córka Antmana, jasne, szkoły. też można tak. Wiesz, dostanie taką informację oddolną, że jest taka szkoła dla specjalnych dzieci i można ją tam posłać, gdzie nie będzie dyskryminowana i tak dalej. Pewnie, można to tak A, rozwiązać. To tak na marginesie. No ja, ja myślałem, że, że będę mógł powiedzieć coś oryginalnego, ale niestety nie. To znaczy, ja wydaje mi się, że też że nie masz, że mówiąc, dużego problemu, żeby przedstawić mutantów, gdyby, gdybyśmy mieli ich przedstawiać od nowa, bo wystarczy po prostu przenieść koncept z pierwszych komiksów X-Men na współczesne czasy, to znaczy mutantów nie ma aż tak dużo jeszcze. Po prostu są, tu i tam. Ci, którzy są rozrzucani po świecie po prostu ukrywają swoje moce albo nie. Zresztą no, na tym etapie w MCU już ludzie trochę przywykli, dlatego że niektórzy ludzie po prostu mają supermoce i dopiero kiedy się dowiedzą skąd te supermoce wynikają mutantów, mogą, możemy przejść do tego etapu z komiksu, gdzie, gdzie nikt ich nie lubi. Natomiast właśnie może, być, może istnieć sobie szkoła, o której nikt nie wie, może sobie istnieć Xavier, o którym nikt nie wie, że jest mutantem i tak dalej. Byleby nie używali żadnego bullshitu z Ultimate Comics, błagam, bo, bo MCU dość, dość często sobie brało garściami w zasadzie rzeczy z Ultimate Comics Um, bo co, co miało dużo sensu, bo to jednak w wielu wielu aspektach była unowocześniona wersja tych klasycznych komiksów, ale kurna niech nie biorą nic związanego z mutantami, bo to jest po prosto mogiła. Sobie wymyślą, że wszyscy mutanci to jest wynik eksperymentu genetycznego z odtworzenia formuły superżołnierza, co też dałby radę zrobić w tym uniwersum spokojnie. To, to, to nie, to ja, to ja podziękuję od razu. Um, ale ale ta, ta, ta wizja właśnie z kimś, kto trafia do tej szkoły i dopiero się okazuje, że o, mutanci istnieją i w ogóle są nawet trochę nawet nieźle zorganizowani, jest całkiem fajna, szczerze mówiąc, jeśli przedstawi nam się mutantów właśnie jako młodych ludzi, którzy którzy siłą rzeczy nie chcieliby się ujawniać światu, bo są młodymi ludźmi, a nie wiesz super chorosami w kolorowych strojach jeszcze to, to miałoby swoją drogą dużo sensu. Także ja nie widzę tego problemu, szczerze mówiąc, tak jak, tak jak dla wielu osób stanowi problem, jak to jak tu wprowadzić mutantów do tego uniwersum, gdzie masz duże, już żyjące uniwersum od, iluś, od jakiegoś tam czasu, a tutaj nagle się mają pojawiać mutanci. Myślę, że ludzie po prostu biorą tą perspektywę, że że, że byłby problem, żeby wprowadzić tak aktualny X-Men do też tego tak uniwersum. Myślę. A, a myślę, że nie, to nie wchodzi w grę zupełnie, tak. bo to, to było zbyt problematyczne jednak. I też ciężko. Ciężko, myślę, żeby było dla publiki zrozumieć w ogóle o co chodzi. E, to, to jest nawet łatwiejsza kwestia niż, nie wiem, ze Spider-Mana, bo tych Spider-Manów mieliśmy dwóch w bardzo krótkim okresie czasu, a, a ci X-Men, mimo że ci, ci Foxowi, mimo że oczywiście ten, ten timeline jest kompletnie pojebany, no to przynajmniej to cały czas była jedna seria filmów i te aktorzy się nie zmieniali tam co chwilę, więc hej, e, myślę, że ludzie będą w stanie odróżnić tę wersję MCU spokojnie od tej, od tej Foxowej. W zależności jeszcze od tego, ile czasu minie nie? między wprowadzeniem tego, um, i też mi odpowiada, szczerze mówiąc, ta wizja nie? MCU jako trochę bardziej um, mniej zwartej powiedzmy, mniej zwartego uniwersum, bo, uh, bo to też rozwiąże ręce wielu twórcom nie? Przy, przy tworzeniu no. kolejnych filmów ułatwiłoby to też jeżeli mieliby odpowiednią siłę roboczą robić właśnie więcej filmów i trochę ten mój strach by zmniejszyło jak teraz mówię że oni sobie robią trzy filmy na rok i to już jest dużo no bo wyobraź sobie musisz sobie to wszystko to powiązać sobą, nie? w każdym filmie no być teaser do większej całości, a w momencie, w którym byłoby to o tyle łatwiejsze, że sobie wyobrażasz, okej, okay, to te filmy masz prowadzić tak, żeby łączyły się tylko z tymi filmami, a nie ze wszystkimi. Dbaj tylko o, o to, żeby Spider-Man w następnym razem skrosował się, powiedzmy, z ant ale nie przejmuj się tym, co robi w tym czasie Doctor Strange. To myślę, że będzie dużo łatwiejsze z punktu widzenia logistycznego i pozwoliłoby robić więcej filmów też. No, będziemy mieli roster szerokiej postaci, z których będzie można korzystać i już. I powiedzmy samo, samo ustanowienie tych filmów Jakimś chronologicznym porządku nie będzie takim problemem jak teraz, nie? Gdzie teraz to ma jakieś tam znaczenie, co się u kogo dzieje w którym momencie, a w przypadku kiedy mamy tych filmów dużo i one są. One się rozgrywają powie, powiedzmy, z udziałem poszczególnych postaci w różny sposób, no to ten problem zniknie, także to by była całkiem niezła opcja. Ale okej, okay, zobaczymy w takim razie. Ja chciałem tylko powiedzieć, dodać do tego co mówiłeś, że wydaje mi się, że MCU jednak korzystało z Ultimate Universe bardzo powierzchownie, w sensie sięgali głównie po estetyczne rzeczy, projekty strojów i tym podobne rzeczy, mniej o wątki fabularne czy historię postaci. I wydaje mi się, że z X-Menami byłaby podobna historia, chociaż oni estetycznie jakoś się szczególnie nie wyróżniali, z tego co pamiętam. No wszyscy byli ubrani w czarną skórę, a ten etap już mamy za sobą. No wie? właśnie, więc wydaje mi się, że to mało <grym> prawdopodobne, żeby sięgali po Ultimate X-Men. Jak gdyby tam nic dobrego nie ma, więc... <grym> <Co z> e? <grym> to jeszcze na sam koniec chcę was zapytać w kwestii tego R, bo, no bo Biger powiedział, że jest na to otwarty. Wyobrażacie sobie wtedy te Marvel R, o którym on wspominał jako... Taki kuzyn MCU na zasadzie y, tego bullshitu lo, lo, lobowego. It's all connected. Czy po prostu nie przejmować się tym i robimy swoje w oddzielnym miejscu, oddzielne uniwersum? Czy, czy, czy właśnie takie niby powiązane, no, ale nie. nie. No, ja... Ja myślę, że to będzie działać tak jak seriale, po prostu. Że no niby jest powiązane, ale nie musimy wcale, wiesz, ale, ale teoretycznie, to znaczy, jest to ten sam świat. Deadpool może sobie żartować o, o tych wszystkich postaciach, jak ZMCU i tak dalej. Może nawet jakąś spotka po drodze, ale, ale raczej to będzie oderwane Ale od on siebie. sam nie pojawi się tam, nie? On nie, Czyli on Czyli tak jak seriale tak. i filmy nawiązywały w jedną stronę. Postacie z filmów mogły zagościć w serialach, jak Sif, jak Nick Fury. Ale nikt z seriali już nigdy nie pojawił się w filmach i to może działać. Tak, to jest tak. raczej. To jest właśnie wiem, raczej. Wszelkie w ogóle marki. Winter w Winter Soldierze filmu. się ktoś pojawił z seriali, jeśli dobrze pamiętam. Nie, to z e, Winter Soldiera pojawił się gość w nie serialu. Z tej, przynajmniej, to zna, Nie, nie, jestem prawie pewien w tej chwili moment. Chodzi ci o takiego agenta. E... A, tego agenta, tego. Tego, który był... mówił o Zoli, tego, który powiedział, gdzie jest Zola i tak dalej. No, tak to tak, on tak. Był, No to on się pojawił. Nie wiem, czy w obu miejscach jednocześnie, czy coś takiego, ale to pierdółka w każdym razie. Może ktoś mógłby go nawet nie skojarzyć. Natomiast, tak po prostu jak Sif czy Nick Fury, to wiadomo, tylko w jedną stronę. Chodzi mi o to, że Nick z rozpoznawalnych postaci nie pojawił się nigdy z żadnego serialu filmu. No ale tu chodzi myślę głównie o tą kategorię wiekową, nie? To znaczy raczej, raczej właściciele family-friendly marek unikają czegoś takiego, że, że, wiesz, że się pojawia w ich e, że, że w ich własności się pojawiają postacie z innej kategorii wiekowej, no bo to ro rodzi problemy, nie? E, Listy od rodziców i tak dalej. no itd. dzieciak chce zobaczyć dalszy ciąg Deadpoola, a tam ma, wiesz, na, National Swim Women's Day, nie? I ups, a, a tu, a tu miał ten family friendly film. Natomiast no, z drugiej strony, już samo pojawienie się Spidermana u Deadpool'a, na przykład, zakładając oczywiście, że e, nie byłoby to w żaden sposób wpływające na jakiś rozwój tej postaci, i możesz przejść od filmu ze Spidermanem 1 do Spidermanu 2 kompletnie ignorując Deadpool'a, jeśli faktycznie film z Deadpool'em byłby mocno zakreślony jako R, jako no, wszystko, co. bo tam tam go okleił ze wszystkich stron, ostrożnie tu, nie dopuszczać dzieci, wiadomo i te sprawy. E, no to Kontrolę w tym momencie nie widzę problemu, żeby to w Deadpoolu pojawił się Spider-Man. Wiesz co, ja myślę, że to może działać w dużej mierze. Znaczy nie. Nie myślę, że... myślę, że nie będzie to tak działać. Myślę, że będzie to tak, jak mówicie, że w jedną <grym> stronę to działa. Ale mogłoby to działać tak idealnie w świecie marzeń. Tak jak swego czasu w komiksach funkcjonował lobo, że wiesz, w swoich własnych, solowych historiach był. R, było przeklinanie, były flaki, był seks i tak dalej, ale ilekroć Lobo musiał się pojawić przy Justice League to nagle się, wiesz, zachowywał tak, że wiesz, nie przeklinał no to... i tak dalej. To by I... pasowało do Deadpoola, bo mógłby na przykład próbować przeklinać, z, wiesz, z bipnięciami i tak dalej. Ale tego nie zrobił, choćby dlatego, że yy, no byłby no i... ten problem, że potem o moje dziecko chciało zobaczyć dalszy ciąg tego Deadpoola, a tam wiesz jest no, filmy co to jest niestety dużo większe pieniądze niż tak. komiksy, więc no. wiesz, to co ci ujdzie spokojnie na sucho w komiksach, no to w filmach kompletnie nie przejdzie właśnie przez tego typu rzeczy. Ale no ja, ja, w świecie jest, marzeń myślę... to to by było idealne. <laughs> Nie no, z strony kreatywnej to na pewno da obrady to ograć, to, to bez uzdania spokojnie są sobie w stanie wyobrazić Deadpoola w otoczeniu Avengers e, tym bardziej, że można by trochę humor powiedzmy inaczej pisać w tym momencie i właśnie też jednocześnie poszartować sobie z faktu że Deadpool jest w filmie PG-13 i tak dalej no ale właśnie tutaj myślę kwestie poza, poza kreatywne raczej te poza, poza kulisowe kwestie piarowe by były strasznie no. trudne i to, to jednak właśnie możecie teraz słuchający nas wymyślać 10 tysięcy sposobów jak to obejść ale gwarantuję wam, że spraw pr nie obejdziecie. To Nieważne jaką logikę uniwersum no. ułożycie, ona nie ma znaczenia żadnego. No, okay. <gryw> nie zgadzam się w pełni. Okej, z racji tego, że to jest odcinek przedświąteczny, prawdopodobnie ostatni jaki się pojawi przed świętami, przed tą przerwą na, na święta, to przy naszym wigilijnym stole zostało miejsce dla samotnego wędrowca i Niespodzianka, wędrowiec się pojawił. Cześć Radek, cześć Radku Pisulo z bloga Full Frontal Pisula. Zniknął. Radek, Radek napisał na Facebooku, czekajcie. to mi wyszło. Siadź mikrofon na. Górę. Wiesz co, zostaw to. Zostaw to tak. Daje... Cześć Radek! Cisza, cisza, cisza kompletna. Cisza. Takie dobre może, może wyciąć i, i ta jako krew, taki pia. odcinek, bierz behind the scenes, samotny, wę <laughs> samotny wędrowiec wyrusza do stołu. No niestety Radka jednak z nami nie będzie, jednak nie dotarł na Wigilię, więc hej. Ale no, jeszcze... może następnym razem. Ale jeszcze jakby trafił, to mamy dla niego zupę. Więc... Yy, może zostaną resztki ze stołu, może jeszcze <laughs> pańskiego. No dobra, w takim razie nie przedłużajmy i pomówmy sobie o komiksach. Zacznijmy może od tego komiksu, który spodobał się w zasadzie całemu światu łącznie z nami, czyli Batman 36. I ostatnie zeszyty Batmana Toma Kinga były myślę nader udane ten ostatni i przedostatni story arc był całkiem spoko, ale wydaje mi się, że ten zeszyt 36 był highlightem i na tyle dużym highlightem, że warto sobie o nim pomówić osobno. I jeszcze jedna rzecz, zanim w ogóle przejdziemy do samego komiksu, takie spostrzeżenie małe, że DC właśnie zrezygnowała z tych takich banerków na górze. Nie ma ich i pewnie nie będzie. Natomiast teraz sobie zrobili nową now nową taką identyfikację, gdzie jest DC Universe już i mają taki ładny prostokącik po lewej stronie, na okładkach, gdzie, gdzie Marvel ma tam właśnie ten swój taką, taki proporczyk z głową postaci, tak bardzo klasycznie swoją drogą. Natomiast DC sobie postawiła na logotypy, czy nie, nie na logotypy, tylko na właśnie logo, logo czy emblematy danej postaci. Wygląda to ładnie, ale kurczę, jednak wolę, jak na górze jest tytuł historii, ale to tak mm, swoją drogą. Czy ja wiem, ja wolę te bloczki? O, ładne, ładne są, tylko że no, kurczę czy znaczy tytuł historii się przydaje po prostu. No jest. lubię wiedzieć, gdzie się zaczyna nowa historia, no, już się przyzwyczaiłem kurde, już mnie rozleniwiło to po prostu no, w którymś momencie. Jest funkcjonalny po prostu ten... Mogliby to gdzieś na dole dać, bo zdaję sobie sprawę, że dlaczego mogliby chcieć wypalić to z, z góry, bo u góry mogło trochę przyćmiewać jak gdyby tytuł komiksu, ale mogliby gdzieś u dołu napisać jaka to historia, jak która mi, część czy tak, coś czy tak, takiego. Tak, czy na górze czy na dole po prostu fajnie to mieć na układce. Zgadzam się. Więc ja bym to walnął na dół. Jakbym był redaktorem okay. DC. Podejrzewam, że część, przynajmniej część tych tytułów i tak będzie miała jakieś tytuły na okładce. E, takie wiesz, takie sensacyjne, e, które tłumaczą o czym jest historia, bo ci się nie pojawi, więc. <grym>, jak akurat jak no Batman tego nie ma. Comics, gdzie Booster Gold krzyczy: Nie, Supermanie, nie możesz wrócić i ocalić kryptonu. E, natomiast akurat Batman nic takiego nie ma. Ma okładkę z Batmanem i Supermanem, bo tego też dotyczy ten zeszczycik. Mianowicie, e, to jest. W e, zasadzie się opiera na pokazaniu relacji tych dwóch postaci, a nawet bardziej tego, co o sobie myślą. I co o sobie myślą, kiedy nie są w jednym pomieszczeniu, co jest tym bardziej interesujące. E, Superman, znaczy Lo, Lois nakłania Supermana, żeby zadzwonił do Batmana, natomiast e, Catwoman nakłania Batmana, żeby zadzwonił do Clarka i mu powiedział, że do Hoia się oświadczył, a on nie chce. E, I to. <śleszy> I i, i są. Żaden... No, obaj... o... no właśnie o to chodzi. Obaj nie... Żaden z... nie chce nie o tym rozmawiać, no ale to jest... <laughs> to jest takie ludzkie i takie urocze w ogóle jak oni po prostu... Nie, niech ono zadzwoni. Ja nie będę dzwonił, oni powinienem. <laughs> No, jednocześnie mamy w zasadzie całkowicie podzielony, no powiedzmy, na właśnie te dwa wątki. nie Jeden Batmana i drugi Supermana, i w którymś momencie obie postacie się spotykają. Natomiast zanim to, zanim to nastąpi, no to dowiadujemy się dużo, co kto sobie myśli. to jest naprawdę urocze i, i naprawdę nam dużo mówi w ogóle o tym wzajemnym szacunku i, i zwykłej sympatii, jaką te postacie mają do siebie. No ja już mówiłem, że Kingowi najlepiej wychodziło w tym całym ranie Batmana, wychodziły mu relacje między bohaterami taka ludzka strona superbohaterów, czego się nie spodziewałem, prawda, kiedy się ten run zaczynał, spodziewałem się, że e, skupi się jak gdyby na detek detektywistycznym aspekcie Batmana, bo to troszeczkę jak gdyby, nie wiem, wydawało mi się, że miałoby więcej sensu Proszę dla nie. mnie, ale, ale nie, jednak się je, jednak się, się za, zajmuje w tej chwili taką bardziej osobistą stroną Batmana i wychodzi to świetnie. I wcześniej mieliśmy jak gdyby dużo o jego relacji z Catwoman, mieliśmy troszeczkę o relacji jego z Robinami. I, tak dalej. I teraz mamy relację z jego najlepszym przyjacielem, tak naprawdę, czyli z Supermanem. I to jest na tyle uroczy komiks, że jest pisany właśnie z dwóch perspektyw: jest pisany z perspektywy Supermana i Batmana. I obaj superbohaterowie, jak gdyby, tak mówiąc, bardzo kolokwialnie, fapią nad tym drugim do swojej wybranki serca. Także w tej pewnej chwili się zastanawiasz, czy nie będzie jakiejś wielkiej zamiany pod sam koniec, ale to ma sens, dlatego że, jak gdyby, żaden z nich nie ufa drugiemu na tyle, żeby mu powiedzieć wprost to, co do niego czuje, czy co o nim myśli, natomiast jest w stanie powiedzieć o tym swojej, jak gdyby, ukochanej i ale ten to ale też jednocześnie to nie jest masz wrażenie że to jest szczere że to nie jest go kuchu, tak. tak, tak. no Batman jest spoko, jest szczere ale... dlatego że jest wymuszone no. dlatego że przez cały zeszyt pierwsza połowa zeszytu to jest e, albo Lois albo Catwoman do tego do swojego ukochanego mówią że no, zadzwoń żeż wreszcie, zrób to w końcu. Zrób coś, człowieku, co to ma być. I... Zadzwoniłeś już? Zadzwoniłeś no, zaraz. już. <laughs> no, i oni, i wszyscy się, i zarówno Batman, jak i Superman się od tego cały czas wymigują. I nie chcą się do tego przyznać w żadnym momencie. Nie chcą w, w, żadne, w ogóle o tym rozmawiać. I obaj są w końcu przyszpileni I Batman jest przyszpilony w ten sposób, że Catwoman mu mówi: No, wstydzisz się mnie. I no. Okazuje się o tym, że obaj uważają tego drugiego za. To jest, to jest interesujące w ogóle, za lepszego człowieka niż on sam. Jest taka piękna scena, gdzie Batman opisuje Supermana do Catwoman i Superman opisuje Batmana do Lois. I obaj są po prostu pod niesamowitym wrażeniem tego, ile gówna tamten drugi przeżył w życiu i jak to się stało, że się nie stał złoczyńcą. I to jest też. I to poczekaj, i to, jest też na, to jest też interesujące dla mnie, przynajmniej z perspektywy osoby, która śledzi te postacie od dawnego czasu, że jak gdyby faktycznie Batman i Superman do pewnego stopnia się uzupełniają. Gdyby Batman dostał nieograniczone moce, takie jak ma Superman, miałby bardzo dużą pokusę, żeby ich użyć i żeby przekroczyć granice I gdyby Superman był poddany traumie tak dużej, jaką miał Batman, no to injustice. Zatem, jak gdyby to faktycznie wskazuje, pokazuje ci na to, jak te dwie postacie faktycznie pasują do siebie i się uzupełniają. I faktycznie, jak gdyby słabości jednego są siłą drugiego. I to jest, to, to, to jest coś, co naprawdę King niesamowicie uchwycił. Praktycznie na jednej czy dwóch stronach. Więc jestem pod ogromnym wrażeniem tego. I jestem też pod dobrym wrażeniem tego, jak w końcu Lois i Catwoman się spotykają przypadkiem w windzie, dlatego że ten moment jest równocześnie uroczy, jaki potwornie kłopotliwy. Jak gdy czujesz zakłopotanie z tych kadrów, jak tak awkward, jak cholera. Znaczy najlepsze jest w tym wszystkim to, że w to tej scenie, o której mówisz, to że Batman i Catwoman wspinali się przez szyb windy. Jaki mroczny, uroczny, tak, szyn, tak szyb. A kiedy Lois <laughs> i Superman wsiedli do windy i nie upojechali i to jest też najlepsze no wychodzą wych... z tego światła z windy tak, nie? oni wychodzą ze światła z windy, a tamci z mroku tego szybu windy I to jest też to fajnie jest... przekazane. podobało a... mi się też to, że Batman tak, jechałeś windą? <śmianowicie> no, oczywiście, że tak. no Przecież nie, nie będę rozbijać szyby ta, bez wlecę powodu W ogóle tu to, to mam, okno rozwalić. <śmianowicie> to jest... Ale no, jeśli chodzi o ten komiks, to zrobiłem w ogóle oddzielny materiał. Jeden z pierwszych moich materiałów, tylko i wyłącznie poświęconych DC na moim kanale, bo ten komiks zrobił na mnie ogromne wrażenie. Tak, jest ta jedna strona, która poprzedza właśnie ten moment, kiedy wychodzą z windy w której jeden opisuje drugiego i nie zgodzę się trochę, może inaczej, zacząłeś mówić o tych detektywistycznych sprawach i faktycznie King zaczął od tego swój ran i szło mu tylko gorzej, im bardziej próbował pójść w Batmana Superhero'sa, tak, czy, czy, tak. tym szło mu coraz gorzej, każdy następny run był gorszy od poprzedniego, a potem nie wiem, czy stwierdził, czy mu powiedzieli, dobra, King, słuchaj, to nie musisz, naprawdę nie musisz, pisz, pisz tak, jak ty lubisz. No i, no i faktycznie zaczął i nagle z komiksu, którego nadrabiałem tylko jak musiałem do Comics Weekly jest komiks, który czytam co, jak, co dwa tygodnie jak wychodzi. Więc to jest ogromna zmiana. Natomiast trochę nie zgodzę się z tym, co powiedziałeś, że oni sobie nie ufają, żeby to powiedzieć. Bardziej ja to odniosłem wrażenie, że oni mają tak bardzo... podziwiają siebie, jakby... bardziej to jest na zasadzie, szczególnie... nie, od każdego z nich, że... kim ja niby jestem, żeby mu dupę zawracać... bardziej to, tak... Trochę to też jest tak ten to ten zrozumiałem, aspekt. jakby, to jest na zasadzie... Y, Batman nawet to mówi w pewnym dokładnie... Y, kim, kim ja jestem, żeby on mi musiał gratulować... Y, tak, i chyba tak, nawet tak. dosłownie takim tekstem to mówi... i w tym momencie... No, on mówi tak... Y, znalazłem tą stronę... Y, Niekiedy jest się nim, nie trzeba mi gratulować. Popatrz na mnie, kim ja niby jestem w porównaniu do niego. Tak, a Superman równocześnie mówi, on nie potrzebuje przyjaciela, on nie potrzebuje wielokropek, on nie jest taki jak ja. Tak. Więc też jest ten sam element, jak gdyby, jak gdyby podziwu ogromnego i takiego, to, taki to bardziej względem tego drugiego. przed zwierzaniem się, właśnie ten ta, ta niesamowity podziw, ten taki, e, że w głębi czują, że tak naprawdę w porównaniu do tego drugiego to oni są w pewien sposób nikim. Że tyle, ile czy jeden bullshit przeżył, czy drugi, ile pokus musiał odrzucić, e, to w porównaniu do tego, co oni osiągnęli, to nie jest adekwatne. I to jest jakby w tym najlepsze, właśnie ten, ten cały wzajemny podziw, ale taki dosłownie zestawiający swoje osiągnięcia jako żadne w porównaniu do tego. I to jest, to jest tutaj według mnie najmocniejszy ten element. Tak, to, to jest jeden z elementów. jak gdyby troszeczkę skupiłem się na tym, że wydaje mi się, że oni nie są względem siebie nawzajem tak do końca otwarci. Jak gdyby oni obaj do siebie mają ogromny szacunek i podziw. Dokładnie tak jak mówiłeś. Ale nie, nie są w stanie jak gdyby odnieść się do drugiego w ten sam sposób, w jaki się potrafią odnieść do wiesz, Batman, do Catwoman, czy Superman, do Lois. Gdzie wiesz, Batman, Batman traktuje Catwoman jako osobę równą sobie i Superman traktuje Lois jako osobę równą sobie. Natomiast... Każdy z nich drugiego uważa za kogoś lepszego, więc nie mogą się otworzyć przed kimś tak dużo lepszym od siebie. To, to miałem na myśli, może troszeczkę namieszałem. No, mówię, ja w ten sposób rozumiem bardziej na zasadzie, że po prostu mówiąc komuś lepszego od siebie, czułbym się głupio, że zawracam mu gitarę sobą, kiedy on ma ważniejsze rzeczy na głowie i jakby osiągnął więcej. Tak jakby chwalę się z moich śmiesznych osiągnięć, kiedy gość, wiesz, zrobił tyle w życiu. Ja to, tak to widzę przede wszystkim natomiast jeszcze w tym komiksie jest cała masa takich dodatkowych rzeczy wcześniej, jak na przykład ten motyw z Catwoman, która właśnie mówi, że, że jest jego partnerką czy jest ten motyw, w którym oni unikają siebie nawzajem i jest to, no jestem zajęty no, ta, ta, ty jesteś zajęty no ale super, faktycznie ratuje pociąg tylko, że jakby to cały czas nie jest. Jakby każdy z nich jest cały czas zajęty w ten sposób. I jest no, cała masa prostych takich drobnych detali po drodze, które, które pokazują. Czy na przykład e, ten moment, kiedy Catwoman wytyka Batmanowi, że on używa strachu, żeby e, żeby bandyci gadali, e, wygadywali no, swoje tam sekrety, których on potrzebuje, a, sam a jednocześnie. Się a jednocześnie to strach powoduje, że on nie jest stanie... Właśnie przez to, że boi się, że jest zastraszony niejako tym, jakim jest Superman, to powoduje, że nie jest w stanie z nim porozmawiać. Więc masa świetnych tego typu rzeczy tu jest. Znaczy oczywiście jest też, jest też ta ostatnia strona, która jest potwornie wzruszająca, kiedy Batman i Superman wymieniają się catchphrase'ami i coś, co zazwyczaj zajmuje większość zeszytu, czyli walka ze złoczyńcami zajmuje jeden panel. I... <śm> 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 E, ostatnia kwestia Supermana i tak, no, no, to, no to co? I, idziemy coś zjeść? No i już I pokazano układkę następnego numeru, i oczywiście jak zachwycamy się tym numerem, to ja nie mogę się doczekać kolejnego numeru, który zostaje reklamowany jako podwójna randka, na którą czekaliśmy 78 lat. To, to też jest świetny, po prostu tutaj świetną reklamą tego wszystkiego i widziałem okładkę kolejnego tak, zeszytu tak, jest absolutnie zachęcająca, tak jak zachwycamy się tym zeszytem, no to nie mogę się doczekać po prostu, jak będzie wyglądał następny. To jeszcze dodam, że też oprawa graficzna mi się bardzo podoba, pasuje do charakteru tej historii. w ogóle fajnie, że gdzieś tam po drodze zgubili tego Fincha. i Poprzedni Ark rysował, nie wiem, Michael Hanin chyba. A teraz, teraz fantastyczną robotę robi ten gość, jaką się nazywa Clayman. w zasadzie. Aha, Clayman, okej. Okay. No właśnie nie kojarzę z zupełnie nazwiska, ale bardzo bardzo dobrą robotę robi, aczkolwiek są te dwa dziwne panele, których gdzie miałem trochę what the fuck. Ten, ten moment, jak Catwoman mówi, że się, że wstydzi się mnie. I się. I po prostu tak. Wypina biust tak maksymalnie przed siebie i wypina tyłek maksymalnie za siebie, i zastanawiam, kurde, w jakim uniwersum to jest wygodne, żeby, żeby w tej pozycji prowadzić konwersację. A potem mamy wielki as jeszcze, tak na dokładkę. I wiesz, i to tak. Ni Chuja nie pasuje do tej historii zupełnie. I tak pojawia się tylko na dwóch stronach. takie taki po prostu ostry pubfest. To znaczy. Ja chcę powiedzieć dyskomfort, coś. Ja powiedzieć, że też miałem mały dyskomfort w tym momencie, ale ja sobie. Przynajmniej tak to tłumaczę, że po prostu Catwoman, to jest jej maniera, to jest jej sposób bycia. Ona. Ten jej czarm to jest coś, dzięki czemu wydawało, wydostawała się z miliona sytuacji różnych opresji, także przed tym, żeby Batman ją złapał. Więc ja sobie wyobrażam, że ona po prostu już. Tak ma. To znaczy, wiecie co, ja mam trochę dziwne podejście do tego, bo mi się wydaje to kompletnie celowe i uzasadnione, jak gdyby w, w tej historii, dlatego, że wcześniej mamy scenę między Clarkiem i Lois, jak gdyby w jakimś garażu i tak dalej, i oboje są ubrani tak dosyć konserwatywnie, czy coś w tym stylu. I wyobrażasz sobie, że, na ko że kontrastem dla. bo ten cały zeszyt jest oparty na kontrastach, że kontrastem dla tej takiej troszeczkę bardziej nie wiem, nie chcę mówić konserwatywnej, ale takiej troszeczkę tradycyjnej rodziny Supermanów, byłby Batman ze swoim wielkim sex dungeon w, do, w jaskini, gdzie wszyscy są ubrani w skórach. Znaczy ja, ja po prostu wyobrażam, że Catwoman ma taką manierę, to jest, to jest jej sposób bycia, ona w ten sposób żyła całe swoje życie i to nie jest coś, czego możesz się, to możesz się odzwyczaić. Masa mężczyzn, która chciała ją w jakiś sposób pojmać, czy od których chciała coś ukraść, jakby na to się dawała złapać. I... No tak, tylko że wiesz, weź pod uwagę, że nie obserwujemy jak gdyby ludzi w, e, w jakiej, jakikolwiek publicznie to jest bardzo intymna scena tak Jasne, naprawdę, ale bardzo to prywatna. Nie jest coś... Więc wydaje, ja to przynajmniej tak odczytuję, tak, że Batman się tutaj wiesz, zajmuje swoimi, swoją sprawiedliwością Justice. I przychodzi e, Batwoman, przychodzi Catwoman, żeby mu pokazać cycki, żeby poszedł, poszedł już z nią gdzieś stąd. I zresztą no to później jest kontynuowane tym, jak mu siada na kolanach i tak dalej. Tak, tak, i, tak, wiesz, ale mówię, ja cały czas widzę to jednak też. Obserwujemy w parę w, w intymnej sytuacji, a nie, wiesz, dwójkę superbohaterów na akcji. Więc to nie jest do końca to no, samo. To ma to sens, jeżeli w sumie przypomnę sobie wiele komiksów Spidermana, że była no. masa identycznych sytuacji. Tak. Kiedy, kiedy Spiderman był taki. Aż to w obie strony, bo pamiętam. E, Spider-Man wypinał tyłek? Oczy no, nie, 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 był odcinek, w którym Mary Jane przyszła do, e, do domu no. i Spider man wyskoczył w kostiumie Peter Parker w kostiumie Chip and dale do niej. Ty chyba to pamiętam. Problem w tym, że przyszła z koleżanką. <laughs> Ups. E, ale, ale tak. To dlatego też tak lubiłem tę parę, że tam jakby nie było zasady. Ró równie dobrze on, jak i ona mogli w ten, grać w ten sposób. Więc to tak, to możesz mieć rację. To jest zupełnie co innego niż właśnie Harley Quinn, która. Ale tak jak w filmie Suicide Squad robi, nie? No czekamy właśnie, aż Batman się pojawi w stroju Chippendalesa i wiesz, że I am the knight! Przed Catwoman, coś. Jedyne, co mi tę scenę zepsuło to jest właśnie to bat-krzesło, bo Łukasz, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Batman siedzi na bat-krześle, jego krzesło ma uszy nie Batmana. Nie no, bat krzesło jest zajebiste, to, to nie, to mi nie przeszkadza zupełnie. Nie no, ja, ja szanuję twoją opinię, ale, ale no, trochę, trochę nie kupuję. Znaczy, rozumiem o co ci chodzi i się nawet z tym zgadzam, ale po prostu wydaje mi się, że można spokojnie pokazać, nie wiem, seksapil i, i wiesz, i intymność w trochę inny sposób. Szczególnie, że na kolejnych kadrach i to zupełnie już nie przeszkadza, nie jak ona się tam łasi do niego. Eee, po prostu wiesz, nagle mnie, mnie dwa wielkie cyce uderzyły w twarz, nie? Jak w stronę. Znaczy wiesz co, Więc... cyce mi jeszcze nie przeszkadzają tak, jak to sobie przyokropnie, okropnie, ale ta, ten kadr, w którym się powiem, <laughs> nie przeszkadza mi jak as -Shot. następny, gdzie widzimy Astrzot, tak, bo Astrzot as już nie ma zły. tego kontekstu, bo ona wypina w tym momencie tył jak do czytelnika, nie do... No, ale nie, tak, no masz, dokładnie. wiesz, musisz zobaczyć reakcję Batmana, która jest zajebista. W ogóle, masz, masz na początku tę no. e, wypinającą się katłaman i masz Batmana, który tak patrzy i tak, wiesz, kobietą schowaj cycki, Tak. Ten, ten no ale właśnie, właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy mamy ten, jej, ten motyw, kiedy ona ten pierwszy kadr, no to zdajesz sobie sprawę, że to jest skierowane do Batmana i Batman mimochodem patrzy się. A ten drugi kadr, to tak jak Adam mówi, to jest już tylko do czytelnika i w tym momencie dokładnie. No, to, to jest faktycznie. Ale dobra, zostawmy, zostawmy tak tyłek i wiózł <laughs> w spokoju na ten moment. Bo, bo ja w ogóle zacząłem ten temat oprawy, głównie po to, żeby jeszcze pochwalić bardzo to, jak panele są zbudowane, nie? Bo one są budowane symetrycznie. Obie te historie odbywają się dokładnie w tych samych, w panelach o tym samym kształcie, w tym samym układzie. I właśnie to, co się dzieje na tych panelach, jest fajnym kontrastem, ale jednocześnie forma jest jest taka analogiczna, co, co jest bardzo fajnym sposobem na pokazanie tych podobieństw i różnic jednocześnie między bohaterami, czy, czy podobieństw w tej sytuacji, w jakiej się znaleźli, także to... Duże propsy, lubię takie rzeczy, lubię jak się bawią jednak panelami w taki subtelny sposób. I to... Aha, i to, to, to w sumie tyle, jeśli chodzi o tę oprawę, aczkolwiek mam nadzieję, że ten artysta zostanie na dłużej. Czy coś macie jeszcze do dodania, jeśli chodzi o sam komiks? Chyba nie. nie, w sumie tyle. To jeszcze dodam tylko, że wydaje mi się, że to, to jest bardzo spodziewane i sensowne, że Tom King poszedł w tym kierunku. Teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że fakt, że on, że on znalazł Batmanowi wybrankę serca, zresztą no nie wyciągnął jest z dupy oczywiście, to, 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 jest, to ma dużo sensu w kontekście tego, że to jest Tom King. A jak się przyjrzycie jego twórczości to najlepsze, co Tom King robi, to są właśnie relacje rodzinne między bohaterami. Jednocześnie wszystko jest i tak oblane tym absurdalnym super bohaterskim sosem. Zupełnie się King tego nigdy nie wstydzi. Zresztą te bohaterowie też przez większość czasu są w tych swoich kupawych kostiumach i zupełnie nie mają z tym problemu żadnego. A jednocześnie bardzo fajnie mu wychodzi pisanie tych ludzkich relacji, bo to było też w Visionie. Oczywiście tam w trochę takim bardziej niepokojącym, thrillerowym niemalże sosie. I nie wiem, na ile jesteście na bieżąco z... Miracle, bo relacja to już też było widać w pierwszym zeszycie czy drugim, ale jest zdaje się, że ostatnio czytałem piąty. E, I relacja, e, właśnie Scotta z Bardą, jest tak genialna po prostu, że przebija nawet to, co tej King robi w Batmanie. To jest po prostu cudowna rzecz, absolutnie najlepsza komiksowa para ever chyba. E, to, to spokojnie po tych pięciu zeszytach mogę stwierdzić, bo no, robi to ogromne wrażenie. No, nie, nie będę wam się nie czytaliście, nie będę wam spojrzał, co się tam dzieje, bo myślę, że warto to poznać samemu. Jed jednak, e, no oni są, w, w piątym zeszycie są na przykład na randce, i to jest tak urocze, i tak wzruszające, i widzisz, jak oni się tak fajnie rozumieją, e, i tyle emocji jest w ogóle zaklęte w tych dialogach. Że, że idzie się wzruszyć na koniec tak, autentycznie. Po prostu myślałem, że mi łezka poleci, jak sobie to czytałem. Także gorąco tego Mr. Miracle polecam. Jest, jest absolutnie chyba najlepszym komiksem w tym roku wydawanym. No, masakra, po prostu Nad, ci słuchajcie. Warto. Ja wiem, że, że wiem, że część prawdopodobnie Oscar na przykład będzie robił tak jak zwierząt i będzie wolał poczekać sobie do końca, ale, ale będziesz żałował, że nie przydajesz wcześniej po prostu, bo, bo jest fantastyczne <laughs> natychmiast jak się ten podcast skończy, to po prostu nadrobię wszystkie, wszystkie numery, bo to co powiedziałeś brzmi naprawdę dobrze. I jak gdyby Mr. Miracle i Big Barda od dawna byli, jak gdyby jedną z najlepszych par w DC. I wiesz, ty już od samego początku, już od momentu, kiedy Kirby ich stworzył, to byli skonstruowani jako taka ideal, idealna para. Którzy, ide, ludzi, którzy idealnie się rozumieją, idealnie to się pasują. I e, od tego czasu to było tylko rozbudowywane i oni się, nawet w tym momencie, jak nie mieli żadnej serii i nie mieli, wiesz, żadnego własnego tytułu, w którym można by było to pokazywać, to nawet jak w swoich gościnnych występach, jak się pojawiali w, wiesz, w Justice League czy coś takiego, to to zawsze, zawsze jak gdyby rezonowało we mnie, więc to, to co w tej chwili powiedziałeś brzmi, no, naprawdę dobrze, więc muszę, zresztą widziałem pojedyncze strony z tego komiksu i widziałem, że na, przykład, że na przykład pojawia się nasz dobry przyjaciel Funky Flashman, i chociażby, o, się, tak, tak. I chociażby dla niego na pewno przeczytam to z Pojawia chęcią. się też na przykład Granny Goodness w takiej, w takiej również naprawdę świetnej roli i takiej, której się nie spodziewałem. Granny Goodness, ja jeszcze doszedłem, także. E, Doszedłoś do Granny Goodness, okej. Okay. Tak. I. Ha, ha, ha. Em, <laughs> Ona jest w drugim zeszycie, zdaje się. E, znaczy, no jest też potem dalej rozwijane okay. to przez jakiś czas przynajmniej. E, ogólnie tam cały czas się toczy ta wojna, nie? Między nowymi, boga, nowymi bogami. E, i, I mamy trochę skaczemy sobie między tym, co się dzieje tam na froncie, a tym, co się dzieje w normalnym życiu. E, no i, i obie, 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 jakby obie części tego komiksu są fantastyczne. I dalej oczywiście jest to utrzymane w takim bardzo onirycznym tonie, gdzie nie wiesz do końca, co się dzieje. Dzieje, a co nie. Um, I i, i to, to w zasadzie wszystko to, co było udane w pierwszym zaszycie się spokojnie przykłada na kolejne, ale właśnie dochodzi dużo mocniej zarysowana ta relacja, i Barda w ogóle jest tak fantastyczną postacią, bo, bo w tym związku, co pewnie też miało miejsce wcześniej, to, to Barda jest tą dominującą stroną. Skoro jest trochę chłopcem do bicia z, od różnych stron powiedzmy, nie, nie mówiąc za dużo. Ale Barda jest tą osobą, która nie, nie da sobie w kasze dmuchać i się nie pierdoli i jakby ze Zawsze trzyma stronę, też, też Scotta. I to jest, to jest naprawdę tak fajnie napisane, tak bardzo, właśnie ludzko. A jednocześnie, wiesz, to wszystko się dzieje dziwnie. Bohaterowie się często pojawiają w tych swoich głupich kostiumach, a jednocześnie potem, wiesz, masz momenty, kiedy ma, oni są na tym froncie i są w tych gównianych kostiumach. Barda ma tą, wiesz, tą całą wielką zbroję z tym gigantycznym hełmem. A potem, a potem oni w tych strojach przychodzą do mieszkania, wiesz, i prowadzą normalne życie. To, to jest tak niesamowite. Ale jednocześnie napisane właśnie tak, tak wiarygodnie, że. że że kupujesz to od razu, także polecam gorąco. Oskar, też przeczytaj, jak będziesz robił topkę komiksów, to uwierz, że się przyda, nawet ewidentnie. Wiesz co, jedno, jeden powód, dla którego ludzie tak bardzo kochają tę parę, to jest odwrócenie tropów. I to jest to, o czym mówiłeś, że Big Barda zawsze była stroną dominującą w tym związku, była tą stroną reprezentującą siłę zdecydowanie i tak mhm. dalej, tak, tak. ale Scott też reprezentował coś, bo Big Barda zaczynała jako furia, jako wiesz, jedna z najbardziej oddanych, pod, poddanych Granny Goodness. I, e, I w pewnym momencie Scott pokazał jej lepsze życie. I że może, można żyć lepiej, ciekawiej, do bardziej wiesz, godniej, i tak naprawdę ją wiesz, przekręcił na stronę dobra. I to jest rola, którą się tradycyjnie przypisuje kobiecie, wiesz, że kobieta jak gdyby złego gościa przeprowadzi na stronę dobra. To jest taki stereotyp czy trop kulturowy. I tutaj jest to kompletnie odwrócone. I, jest to, na zawsze, i to zawsze było na tyle dobrze przemyślane. Od samego początku, od kiedy to jeszcze Kirby pisał. Że kupujesz to kompletnie, że, bo to też działa w większych motywach jak gdyby e, nowych bogów i tak dalej, co oni reprezentują sobą i tak dalej. To ja chcę powiedzieć coś i teraz uwaga, bo to będzie pamiętna chwila, kiedy e, zjadę Marvela i bardzo pochwalę DC, e, że bardzo doceniam właśnie to, co DC robi od jakiegoś czasu, e, właśnie stawiając bardzo na, na te pary, coś... Jak mówiliśmy swego czasu o tym, że DC przez długi czas było kierowane do dużo młodszego czytelnika no ze względu na Comic Code Authority i tak dalej, tak, jak sobie popatrzymy na to, jak były prowadzone związki, no to pomiędzy lata 90., gdzie oczywiście faceci byli od prężenia mózgu, a kobiety od wypinania się, tak jak Catwoman tutaj na każdym obrazku publicznie, to później było z tym różnie i... Marvel w pewnym momencie w dużej mierze to zatracił. Pomijając Spidermana, o którym znowu byśmy pewnie gadali godzinę. E, ale fakt, że na przykład fantastyczna czwórka zniknęła, oczywiście. E, no, tego typu postacie kompletnie zostały rozwalone i jasne, jak się jest młodszym, to ten samotny wilk, renegat i tak dalej, to jest <grym> wiesz, Hal wiesz, Jordan. <grym> no, fajne, nie? Ale nawet Hal Jordan, jeżeli czytałeś ostatnie historie, był moment, w którym. nawet, nawet kilka, które bardzo sugerowały że on to jednak chciałby przylecieć na Ziemię i mieć z tą Karol Ferris tą tak. rodzinę. No jest ten moment, jak stoi pod jej drzwiami z kwiatami. Tak, tak. I już, tak jest, już już tam zapukać w tym momencie. John Stewart I... dzwoni, ej a, 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 alarm, dwa sektory dalej, leć. Więc, e, I Jordan bardzo... latuje i takie. Tak, tak. I Ufali właśnie chcę Jordan. powiedzieć, że bardzo doceniam to, i to, że Batmanowi wreszcie. I to tak jak Łukasz powiedział, nie byle komu, tylko to jest Catwoman. No, ktoś z kim on dzieli 78 lat, jak było powiedziane. E, to jest. I to, że właśnie pokazują to, że to nie musi być e, jak to mówił Star Lord w ostatnich Guardians of the Galaxy, The Unspoken Thing, bo inaczej rating spada. E, bo z mojej perspektywy, The Unspoken Thing jest już nudne. Jeżeli zaczynam czytać historię, w której to się ciągnie, to mnie to nudzi jak cholera. Dużo ciekawsze i dużo bardziej dorosłe, właśnie to jest słowo, którego używam, bo tak jak powiedziałem, to jest coś, co, co DC teraz bardzo promuje, jest pokazanie dwójki ludzi, którzy się po prostu rozumieją. Dwójki ludzi, którzy naprawdę są, i tutaj mamy, wspomniałeś o Mr. Miracle i Big Bardzie, których znam z innych komiksów, tutaj czytałem kilka zeszytów, ale znam ich relacje, i tak samo Batman i Catwoman, tak samo Superman, Lois Lane, i w Marvelu mi tego brakuje, szczerze mówiąc. Ma Marvel właśnie postawił w pewnym momencie na to, że, a nie tylko Spider-Man, ale wiele innych związków było na zasadzie, no bo to postarzyło nam postacie, bo to nie jest takie cool, na przykład rozwalili związek Black Pantherowi, Te, teraz do tego wracają, to jest najśmieszniejsze, bo nagle się zorientowali, że a może jednak byłoby ciekawiej to napisać właśnie Black Panthera i Storm jako dwójka ludzi, którzy rozumieją się doskonale i którzy są swoimi jakby partnerami w, na równej stopie w pewien sposób i... i Niestety, ale w Marvelu do tej pory w większości serii się z tym nie złapali. W wielu seriach właśnie te związki porozwalali. Kiedy DC stara się postawić na doroślejszy teraz styl, czyli taki, że nie, nie trzeba, żeby pokazać kolejny etap życia i pokazać, powiedzieć nam coś nowego o bohaterze, żeby go rozwinąć, to nie trzeba nagle rozwalać mu związku i nie wiem, bo inaczej to się postarzeje, czy coś takiego. Tylko nie, możemy pokazać ciekawy motyw Supermana z synem Batmana, który się zaręczył, czy właśnie takich ludzi jak Mr. Miracle i Barda. Mam nadzieję, że może An Animal Man się pojawi, czy coś takiego za jakiś czas, bo, bo to, są też, to jest też postać, u której to było właściwie najważniejsze zawsze. I no, chciałbym, żeby w Marvelu też zauważyli, że takie elementy. Nie, nie, nie muszą dotyczyć się wszystkich postaci, jasne, są typowi samotnicy, którzy działają w ten sposób, ale jednak w większości przypadków e, trafia to do szerokiej demografii po prostu, i no chciałbym tego więcej. Wiesz co, tylko że to jest nic straconego, dlatego że DC to robi dopiero od czasów Rebirth, natomiast jeśli pamiętasz New 52, to jak w momencie to jak Jezu. New 52 się zaczynało, to wszystkie związki równo zaorali. Wszyscy są samotni, wszyscy są, wiesz, sami sobie, wszyscy są chujami i nie chcą mieć nic wspólnego tak, tak, z innymi tak, tak, ludźmi i tak, tak. dalej. Nawet... Wiesz, takie, nawet takie związki, kurde, które teoretycznie nie powinny nikogo na górze obchodzić. Aquaman i Mira, nie? Nie, nie aku, to akurat jest ważny związek, ok? Ja mam na myśli takie związki jak Guy Gardner i Ice. Wiesz, to jest związek, który, o którym mało osób w ogóle wie, że był. Bo jak gdyby najważniejszy był w latach 90., a później wspominano o nim coraz mniej. Zresztą czasami ICE mówię wypadła do, do biegu. było pokazywane, jak Gaia czasem wpada na ziemię i wtedy idzie do ICE i. Tak, tak, tak. Wiem, ale, ale wiesz, w momencie jak się New 52 zaczynało, to wydali tą, wydali tą serię yy, no, Justice League, tą tą taką poboczną yy, i. I tam był, tam był moment taki, że o, Guy Gardner i Ice byli tylko na kilku randkach i to się szybko rozpadło. No, no był przecież Oliver i Black Canary, którzy się nie znali. No i to i wiesz, i, i od, od kiedy tylko się Rebirth zaczęło, to wszystko wykopują na nowo i na nowo wszyscy ci bohaterowie odkrywają, że hej, kochają tę drugą osobę jednak. Jeśli chodzi o Supermana, no to musieli, kurde, cofnąć Supermana z poprzedniej ziemi i potem go zmerdżować z tą ziemią i w ogóle ta ziemia wcale nie jest nowa, czy coś takiego, żeby żeby to było możliwe Natomiast jeśli chodzi o Batmana i Catwoman To ta relacja Ten, ten unspoken thing O którym powiedziałeś To trwał tak Przynajmniej od lat 70 na dobre A wcześniej był mocno sugerowany Więc w, Więc wiesz na tym etapie W przypadku tej konkretnej postaci po prostu nie dałoby się Zrobić tego unspoken thing W cudzysłowie bez powtarzania się, dlatego że już na tyle sposobów to było powtarzane, to jest, cała ich relacja to jest, że chcą być ze sobą, a nie mogą jak do tej pory i pierwszy raz potrafili się dogadać w tej sprawie i to, to, to jest oryginalne w tym kontekście i ekscytujące. No właśnie, jeszcze tylko chcę, chcę dodać, że tak jak powiedziałeś nie New 52 to zaorali strasznie, ale teraz Naprawdę zauważyli w tym potencjał i to, jaki komiks ma najlepsze recenzje, tak średnie, jeśli chodzi o to, z wszystkich Superman? A o czym, mm -hmm, a o czym Mr. jest Superman? A o czym jest Superman? No, wiadomo o czym. Eee, Mr. I... Miracle też zresztą. Ale Mr. Miracle ma dopiero 5 zeszytów, mówię o. Wiesz, popatrzeć na średnią, jakby po dłuższych ranach. Wydaje mi się, że Superman jednak. Jak Mister Miracle, jak się skończy ran, może zostać zapamiętany jako świetna seria, tak jak Vision pewnie, ale na razie ma 5 pię zeszytów i niech ten ran się najpierw skończy. Natomiast Superman już kilka historii arków e, razem z innymi komiksami i jest świetnie pisany i faktycznie w Reberf to się obudziło. I mam nadzieję, że Marvel, jak wydawnictwa, oba mają w zwyczaju zgapiać trochę, co robi drugi. No, zauważy potencjał w tym, bo to jest naprawdę świetny sposób na rozwój masy bohaterów, która w innym wypadku w końcu stanie w miejscu i naprawdę jeszcze to zrobią. A jeśli chodzi o New 52 to jeszcze pamiętam, jak zobaczyłem pierwszy raz Supermana i Wonder Woman, to natychmiast skojarzyły mi się pary z Hollywood, które są ze sobą tylko dlatego, że są ładni i sprzedają układki. To, 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 jak patrzyłem na Wonder Woman i Supermana, to dokładnie to widziałem. No, czy był włącznie. tylko jeden powód, no. dla którego sporowali tak. Supermana i Wonder Woman, i nie, nie wracajmy do tego. <grym> tak. to... e, nie, no dla mnie to też jest w ogóle wyraz e, no, dojrzałości komiksów i faktu, że te historie mogą. Są kierowane jak naprawdę do bardzo szerokiej publiki, osoby powyżej, nie wiem, 20-30, nawet więcej lat. Są w stanie z czegoś, czego, coś naprawdę fajnego z tego i się identyfikować z tymi postaciami, nie, no bo jak ma, masz trochę więcej lat, prędzej. Się myślę będziesz identyfikował i, i prędzej odnajdziesz coś swojego w tego typu historii, jak właśnie wspomniane Mr. Miracle, czy Superman, czy, czy teraz Batman. Niż wiesz, niż e, umrocznianiu komiksów na zasadzie e, śmierć i gwałt i e, sprawiedliwość i, i, i tak dalej. Gdzie był swego czasu taki trend. I DC cycki chociażby też, nie? no to no, akcycki i, i, i zabijmy rodziców komuś. W DC to New 52, wydaje mi się, było, to, było takim złym nawrotem lat 90. No, wiesz, co w latach 2000 DC część. miało tę swoją serię niezbyt udanych komiksów z Identity Crisis, Cry for Justice i tego typu rzeczami, nie? Więc, więc to. to nie, ciężko to przypisać do jednej epoki, okay. ale co jakiś czas się pojawiała idea, żeby powiedzmy, okay. no tutaj żeby to było poważniejsze, nie, żeby tutaj kurczę, żeby, żeby dać tutaj gwałt i śmierć i wtedy, wtedy na pewno się spodoba dorosłym. Ale się okazuje, że wcale nie, że, że takie bardziej light podejście wydaje mi się dużo bardziej, czyni, w większym stopniu czyni komiks dojrzałym, um, mówiąc tak arbitralnie, aniżeli właśnie takie umracznianie na siłę, bo no, moim zdaniem te komiksy dużo bardziej, dużo więcej wartościowych treści ze sobą niosą. No, ten chociażby Superman ostatni, czy, czy też... Ten Miracle, o którym mówiłem. I a właśnie kończąc jeszcze temat Mr. Miracle, jedna rzecz, o której nie powiedziałem jeszcze, bo być może ktoś odniesie wrażenie po tej mojej relacji, że to jest taki mega poważny komiks w ogóle i, ten, i, i że po prostu jest e, przygnębiający i tak dalej. No, no nie, jest tutaj też sporo humoru, i Tom King pokazuje, że jak chce, to naprawdę potrafi napisać zabawne rzeczy, co pokazał już Batmanie zresztą nieraz. E, ale ale tam, są, tam jest naprawdę sporo takiego. Sytuacyjnego humoru, który nie przeszedłby pewnie nigdy indziej. Jest taka scena na przykład, kiedy właśnie Scott i Barda są na randce. Jadą samochodem, utknęli w korku, i Scott mówi, że no to może posłuchamy jakiejś muzyki, te, jakieś, jakieś piosenki, przy której się poznaliśmy, coś takiego. I Barda mówi, słuchaj, my się poznaliśmy tych, wiesz, na, na Apokolips, więc no słyszeliśmy głównie jęki i cierpienia wszystkich dookoła. <noise> więc Scott się mówi, wiesz, do Motherboxa, żeby wypuścił jęki i cierpienia. <noise> I tak jadą przy tych, wiesz, o krzykach, e, 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 agonii ludzi dookoła, romantycznie. Jest uroczy na swój sposób. E, no, także tego typu rzeczy. Są jest też piękny hołd dla Jacka Kirbiego swoją drogą, gdzie gdzie Scott podchodzi do takiej takiej odciśniętej ręki e, Jacka Kirbiego, wiesz, na jakiś tam Alei Sław e, i i przykłada swoją rękę do tej ręki Kirbiego. Jest dużo mniejsza. I tak mówię kurde, Tom King, bardzo subtelne, naprawdę. E, <laughs> właśnie odnośnie tego, co Oskar mówił. Ja może sparafrazuję. Niech ta seria się nie kończy najlepiej, bo póki co mi się bardzo podoba. No to słuchajcie, jak już wrzuciłem serią, która, która jest warta polecenia, to z racji tego, że mamy ten okres przedświąteczny, to zrekomendujmy parę innych tytułów, które są warte przeczytania. Nowszych, starszych, obojętnie, bez jakichś większych kryteriów, po prostu, żeby się to nadało albo na prezent, albo właśnie do poczytania sobie, wiecie, w grudniowy, ciepły wieczór, przy choince i jeśli chodzi o komiksy do poczytania przy choince, no to oczywiście wszyscy chcieliby sięgnąć po jakiś Holiday Special, po jakiś specjalny komiks, który opowiadałby o świętach. I tutaj chciałbym wymienić swój absolutnie ulubiony i to jest Marvel Holiday Special pierwszy, zdaje się. On jest na Comixology i historia konkretna, o której chciałem powiedzieć, to jest Virginia, there is a Santron I opowiada właśnie o tym... Właściwie tytuł zdradza wszystko. E, historia opowiada o młodej kobiecie, która miała sporo gówna w życiu, więc chciała, jak gdyby, żeby święta miały prawdziwego świętego Mikołaja i znajduje... E, no, jeden, po, zawsze po wielkiej wojnie z Ultronem po świecie Marvela krąży cała masa z jakichś zdezelowanych androidów z Ultrona gdzieś tam. I ona znalazła po prostu jednego takiego już niedziałającego, zepsutego... Androida Ultrona i postanawia go przeprogramować na Świętego Mikołaja. I buduje, buduje mu nowe ciało, oprogramowuje go, żeby roznosił wszystkim prezenty, daje mu wszystkie jak gdyby zachowania Świętego Mikołaja, które znamy, czyli to, że musi jeść cukierki, musi jeść, musi pić mleko, musi zostawić ten, musi wchodzić przez komin, wszystko programuje mu. Robi mu, ro, robi mu renifery, sanie, wszystko. Tylko, że no to jest wciąż na bazie Ultrona, więc kończy się to źle, więc Santron, czyli Santa, wy, wiesz, wyrusza w niebo i tak, ho, 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 Merry Christmas to all, except the Avengers, the Avengers must die. I ona jest lekko zszokowana. Z wyjątkiem, z wyjątkiem, z wesołych świąt dla wszystkich, z wyjątkiem Avengers, Avengers muszą zginąć. No i on oczywiście wyrusza do posiadłości Avengers, bo w tym komiksie wciąż jak gdyby Avengers żyją w swojej tej śmiesznej posiadłości z dawnych lat. Gdzie wszyscy są, bohaterowie są zgromadzeni i się wymieniają prezentami, życzeniami itd. Tak i postanawia wszystkich zabić. To <noise> jest jako święty Mikołaj. I ostatecznie pokonują go w ten sposób, że mają specjalną bombę, która jest ukryta w pierniczku świątecznym. I święty Mikołaj oczywiście bierze pierniczek do ust. Historia jest tak niesamowicie głupia, i, ale tak przyjemna, tak bardzo świąteczna, bo kończy się z tym, że wiesz, że Kapitan Ameryka na końcu ma swoją wielką przemowę, która taka jest bardzo pocieszająca i podnosząca na duchu. Autentycznie człowiek może, to ma jakieś, nie wiem, 10, 12 stron czy coś takiego, ale człowiek czytając to równocześnie czuje się lepiej na duchu, jak i się świetnie bawi przy tym, więc polecam serdecznie, jestem prawie pewien, że to jest na komiksologii, Okej, okay, widzę A... już ten kadr. Merry Christmas to all except the Avengers. The Avengers must die. Tak. On był jest, zresztą udostępniany chyba za darmo. Nawet, jest to Je, on na pewno jest <laughs> na Marvel Unlimited, więc jeżeli tam, więc sięgnijcie po ten komiks koniecznie. Jest fantastyczny. To jest jeden, to jest pierwszy komiks, który chciałem polecić. Da, dam teraz wam głos, żeby nie było jednym. A to ja tak dla kontrastu, bo wspomnieliśmy przed chwilą w tym temacie o, o dorosłości komiksów. Rzeczywiście, że nie mogą, żeby być morderstw, gwałtów i tak dalej, że, że dużo doroślejszych. chciałem polecić gwałty i morderstwa. To chciałem... jest, jest, jest taki. Jest <laughs> taki. Bardzo chciałem to polecić. Nie, chciałem powiedzieć, że takie serie też są dobre. Po prostu często wolę, je, kiedy są to pojedyncze story arki i to nie jest coś, co chcę czytać na co dzień. Ale odnosząc się do tego, jest według mnie bardzo dobry. To jest one-shot. Skoro mówimy o świętach, który nazywa się The Silent Night, przysane przez K, oczywiście. Mm -hmm. jest to Moon Knight'a historia, w której Moon Knighta prawie nie ma, to znaczy jest łem. Cała historia jest. E, mamy grupkę kobiet, które doświadczyły przemocy i siedzą w kółku i opowiadają o swoich historiach. E, I w pennecie zauważasz, że gość, który wie, dotyczy większości tych historii, który w jakiś sposób je wykorzystał. To jest jedna i ta sama osoba. Ta historia świetnie po prostu skręca. Nie, nie będę mówił jak się kończy, bo tam jest ciekawy twist na końcu. A, ale w każdym w wielu tych historiach późniejszych, bo pierwsze kobiety bardzo źle, źle kończyły i, i mają bardzo złe wspomnienia po tym, ale już kolejne niekoniecznie. I dlatego, że Moon Knight interweniował. I tak jak przy jednej interweniował w momencie, w którym już miało dojść do czegoś złego i ona widzi go jako świątecznego aniołka. E, tak, inna widzi go bardziej jako, nie wiem, nawet nie Grincha, ale jakiegoś diabła, który przerwał jej doskonałą randkę. Która wiemy, jakby się skończyła, gdyby nie Moon Knight. Ale w każdym razie cały, cała historia jest oparta. To jest właśnie dłuższy one-shot, który opowiada o tej historii z różnych stron i ma dosyć ciekawe zakończenie. Moon Knight chyba tam nawet nie odzywa w żadnym momencie. A propos Moon Knighta, to nadrobiłem to, to ostatnia co wychodziło. E, te dwa ostatnie Aha. zaszyty. I kurwa jakie to jest zajebiste, yes. Jeszcze to chyba bardziej mi się podoba, niż to, co u Lemira, bo tutaj jest no, sporo. Nie. sporo. No mi się podoba pod względem, bo jest takie z więcej czarnego humoru tutaj. i... i Max Lemis chyba sobie zdaje sprawę, jak absurdalną i głupią postacią smutna, jest ze swojego założenia i bardzo mocno idzie w tym kierunku. Ma tych głupawych przeciwników tutaj, a tego, wiesz, tego, no, tego awatara. Sun, tak. sun, sun God. który jest takim żulem po prostu, tylko, że panuje nad ogniem for some reason. I a daj, nie do jego przeciwnik, który jest w zeszycie to jest ten The Truth, który jest takim typem w ogóle z tatuażami, który jak cię dotnie, to mówisz prawdę. No, się urwał z lat 90. Ale to jest tak głupio, po prostu dotyka kogoś i, i, i wiesz, ludzie wpadają w ogóle w kryzys tożsamości i, i egzystencjonalny, bo, bo zaczynają mówić prawdę. I tam, wiesz, rząd, rząd kłamie i nie, nie ma Boga, znaczy, e, wiesz. Warto wspomnieć też, że ten zeszyt, narratorem w tym zeszycie jest kontr. Tak, ale i, to mnie tak rozwala koncept tego po prostu, tego detru. True, tam ludzie, wiesz, jest, jest taka scena, jak on siedzi na jakiejś skrzynce i do jego ofiary, ludzie, który, którym krwawi z oczu i mówią rzeczy w stylu Punk is dead albo Capitalist is murder machine <grywia> i też wiesz nie wiem e, jedzenie waży wcale nie pomaga na schudnięcie i tak dalej e, i, i to, to, to jest piękne Chciałem więcej tego typu rzeczy w tym komiksie póki co podoba się bardzo właśnie samo to, że końszu właśnie wrócę może do tego co, co tutaj zarzuciłeś że, że końszu też ma bardzo taki dry sense of humor tutaj <grywia> jest bardzo ironiczny i, i e, też nie traktuje się specjalnie poważnie jest ten fajny moment, kiedy Mark rzuca tym tekstem, że prawda w oczy kole, jak go. No, wali po prostu. Tak, i, i konszu robi w Facebooku w tym momencie, bo Mark tutaj w ogóle chodzi z tymi swoimi innymi osobowościami zaraz za nim. Tak, ty, bo on się i jakby po z prostu nimi i w razie w Franie, potrzeby. Bo on w ranie Lemira jakby pogodził się z tym, jakby on przestał udawać, że to są jego persony, które wykorzystuje w walce. On uznał, że jest chory psychicznie i zaakceptował, że to jest część. No, no, i ma persony, które wykorzystuje w walce, więc hej. Ale, ale już nie jako maski. Jako po prostu część tego, kim jest. No jakby. tak. W każdym razie, no jed, 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 jedną z, z nich, y, która chodzi za nim, to jest właśnie Konsiu w tej, takim wydaniu, jak, jak w poprzednich ranach, goźbiałem Białym Gardienem. Od Elisa, i, no. I no. y, 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 jest ten moment, właśnie, rzuca, rzuca tymi swoimi y, księżycami, tymi, y, no. tymi, tymi, tymi nieba no nie batarangami, tylko że księżycami i rzuca tym w oczy tego the truth, a potem rzuca tekst, że truth hurts eee, i konszy robi facepalm i który w życiu się nie że ale jest jeszcze to potem tekst tak Moon no co tam, to u mnie nie tylko mrok i cierpienie Czy to jest takiego? No. Nie, no to, to jest taki bardzo eee... W dziwnym kierunku to idzie, bardzo mi się to podoba. Znaczy, na pewno jest to zupełnie inny komiks niż to, co było... A to dobrze, w Moon Knight powinien się ciągle zmieniać. Tak, i to jest zupełnie też co innego niż było Lemira i, i jestem bardzo, bardzo za. Też pięknie zilustrowany jest. Moon Knight powinien się za każdym razem zmieniać, to jest natura tej postaci. Także też gorąco polecam. Mówię, czyta mi się to na razie lepiej niż, niż ten Lemira, ale też Bran Lemira był dużo bardziej wymagający jednak. Um, Okej, okay, to w takim... A, to moja kolej w takim razie, dobra. Tutaj wam prezentuję w takim razie um, Rekomendacje spoza DC i Marvela, aczkolwiek związaną powiedzmy. Wczoraj, w ogóle przypadkiem, nie wiem jakim cudem, ale jakimś cudem trafiłem na komiks Fighting American. Jeśli nie wiecie, Fighting American to była postać, którą wymyślił Joe Simon i Jack Kirby. Nie wiem, tacy twórcy komiksowi, którzy wymyślili na przykład Kapitana Ameryka kiedyś. No i rzecz w tym, że Fighting American... Znaczy, jak powstała Kapitana Ameryka, to było w chuj tych rozmaitych postaci patriotycznych. Między innymi był na przykład The Shield, który też ostatnio chyba dostał swoją nową serię w Archim, ale to mniejsza. W każdym razie Fighting American powstał w latach 50., kiedy Simon i Kirby mieli ból dupy, że Marvel ich pozbawił praw do Kapitana Ameryki. E, czy to, to wtedy jeszcze nie Marvel oczywiście. W każdym razie no nie mogli korzystać z Kapitana Ameryki, więc stwierdzili, że wymyślą sobie Fighting American i zrobią po prostu Kapitana Amerykę tak jak powinien być zrobiony. Ale po pierwszym zaszycie im przeszło i zamienili to w parodię w zasadzie po prostu superhero w ogóle, nie tylko Kapitana Ameryki, ale komiksów roboterskich w ogóle. No i to Przetrwało ileś tam zeszytów. Potem co jakiś czas ta postać wpadała w ręce rozmaitych twórców. Między innymi w którymś momencie nawet Roba Lifelda, był wydawany w Image, był wydawany w DC nawet, ale nigdy w sumie poza ileś tam kilka zeszytów może to nigdy nie wyszło. No i teraz prawa do tej postaci przejął Titan Comics i postanowili, że zrobią taką otwartą parodię właśnie tego, jak wyglądał na przykład Kapitan Ameryka w latach 50. gdzie Comic Smasher. Więc cały komiks jest taką... Jest w zasadzie otwarcie komediowy. Mamy postać, mamy tego kap niby kapitan Ameryka i jego sidekika którzy trafiają do współczesnych czasów. No i wiadomo, muszą się dostosować do tego, że aktualnie nikt nie, nie wyszukuje komunistów wszędzie na ulicach i nie są oni największym zagrożeniem na świecie. Ale rzecz w tym, że sam Fighting American ma świetną genezę, która jest taką małym odniesieniem do kapitan Ameryki. Jest tak kurwa creepy maksymalnie, co zresztą bohaterowie bardzo często tutaj przypominają. Bo e, Fighting American e, to jest tak naprawdę mały chłopiec, który, doś, który w latach 50., e, którego brat, który był zdaje się jakimś bohaterem wojennym czy coś, został zamordowany przez komunistów, właśnie. Bo wiecie, w latach 50. komuniści tam mordowali w USA ludzi na ulicach. E, i, I ten młody, młody człowiek e, tak się wkurzył że stanął do pewnego eksperymentu, który wziął jego świadomość, jego osobowość i tak dalej, i przetransportował do ciała jego brata, którego ciało zostało tam podpicowane jeszcze. I tak powstał Fighting American, który sobie znalazł jeszcze ma małego sidehika, którego nazwał Speedboy. Więc to jest tak pojebane. Na szczęście w tym komiksie się wielokrotnie do tego odnoszą. I ten komiks nie dość, że, że, że główny bohater mówi językiem żywcem wziętym z lat 50 oczywiście jest masa w jego wypowiedziach Seksizmu, i rasizmu i tak dalej, bo to takie czasy. Ale też nawet oprawa graficzna jest inspirowana tym. Weszły tego ze trzy zeszyty. I jeśli ktoś chce zobaczyć um, wersję Kapitana Ameryki, której Marvel nigdy nie wyda, a którą ma na swoim koncie której się już wstydzi, i zdaje się, że to było zretkonowane. Oscar, popraw mi się został że to nie był prawdziwy kapitan Ameryka, ten z lat 50. No, i tak, jak się rekonuje, tak. Czyli, że jest w uniwersum, ale to nie był styl. No to tutaj w Titan Comics wam daje tego kapitana Amerykę po prostu pełną parą. Jest jasne tutaj trochę takiego komentarza na zasadzie, że komuniści też trafiają do współczesnych czasów i widzą, że jest trochę podróży w czasie, więc ci ludzie z lat 50. trafiają tutaj. Okazuje się, że, że powiedzmy, świat wygląda inaczej, i że że ludzie, którzy kiedyś mieli te takie komunistyczne ideały... Proletariatu i tak dalej, obecnie mają imperia finansowe i tak dalej. To nie jest nic skomplikowanego, ani odkrywczego, ale myślę, że w ramach komedii gra całkiem nieźle. I no nie, nie, nie jest to na pewno nic subtelnego, ale jeśli ktoś chce pośmiać się trochę z tego, jak powiedzmy w latach 50. wyglądał. No między innymi ten Kapitan Ameryka, ale też, też masa innej postaci, kiedy była to cała antykomunistyczna psychoza, to, to, to jest to dobry wybór. Póki co komik zbiera dobre recenzje z tego co widziałem, bo byłem ciekaw, czy to tylko mi odbiło, czy może faktycznie komiks jest dobry ale zbiera niezłe recenzje, aczkolwiek nie każdym przypasuje, widziałem recenzje, które, tam ba które bardzo nisko ten komiks oceniały, co też jestem w stanie zrozumieć, bo to jest takie bardzo in your face. ale jeśli ktoś szuka czegoś innego, czegoś bardzo komediowego, bo ja aktualnie mam ten problem, że nie za dużo jest serii komediowych w Marvelu niestety, US Avengers się kończy, jest Squirrel Girl co prawda, ale poza tym nie bardzo chyba. E, zamknęli mi też Jack w Archim, więc hej, potrzebowałem czegoś komediowego do przeczytania i ten, tę lukę mi tutaj wypełniło bo się nie sprzedawało no ale wiesz, że to są takie serie, które się raczej które nie będą nigdy miały jakiegoś dużego rynku, ale no, myślę, że raczej w innych metodach dystrybucji sobie radzą lepiej, no Squirrel Girl niby też nie ma wysokich wyników sprzedaży, jest kontynuowana cały czas i to nikomu do i... głowy by nie przychodzi, żeby to anulować, nie? Squirrel Girl, Moon Girl to dalej wychodzi no. więc hej, e, także polecam, polecam. E, Warto sprawdzić. za wyszły, zdaje się, że trzy jest zeszyty. No i to jest Titan Comics, więc pewnie jest tani jak barszcz ten komiks, więc hej. Dobra, przechodzimy w takim razie dalej. Wiesz co, no w momencie jak mówimy o rekomendacjach komiksowych, to już musimy sobie zadać pytanie komu właściwie mielibyśmy coś prezentować. I tak właściwie to, je, co mi przychodzi do głowy to, no, jakbyś miał, komu jakbyś miał mieć wątpliwości co kupić komuś, kto siedzi w komiksach, no to to trzeba ustalić indywidualnie. Natomiast jest dosyć łatwo zapolecić jakieś komiksy komuś, kto nie ma pojęcia i, i jak to się w ogóle czyta i co to jest. Dlatego, że możesz wtedy sięgnąć po jeden z takich yy, ikonicznych szlagierów i, i to polecić. Yy, dlatego też chciałbym polecić kilka ikonicznych szlagierów, które wszyscy znają. I które, my, moim zdaniem, były, nadawałyby się dla nowych czytelników, a przy tym też oddają do końca tego ducha Świąt w ten sposób, że są przyjemne do czytania, przy kominku czy coś w tym stylu. No i wydany w Polsce niedawno, wydana w Polsce niedawno Wonder Woman grega Ruki Jest, myślę, że świetnym świetnym wprowadzeniem do tej postaci i też jednym z najlepszych okresów tej, tego, tej bohaterki, gdzie przedstawia też bardzo taką ludzką jej stronę, gdzie musi jak gdyby działać też w cywilu, nie tylko jako super bohaterka. I też przy tej okazji poleciłbym dla kogoś, kto trochę bardziej siedzi w komiksach, ale może niekoniecznie tak mocno jak my, Wonder Woman Earth 1, Granta Morrisona, która moim zdaniem jest jednym z najlepszych komiksów o Wonder Woman kiedykolwiek napisanym jest to komiks, do którego trzeba mieć otwarty umysł, dlatego, że jest wiele dziwnych scen, które wyjęte z kontekstu brzmią naprawdę dziwnie, ale jeżeli pozwolicie się oddać temu komiksowi, no to myślę, że będziecie tak samo zachwyceni, jak i ja. No oczywiście, jednym komiksem, który polecam zawsze komuś, jak nie pyta, co mógłby przeczytać z DC i nie ma pojęcia nic o DC, to są dwa tytuły zazwyczaj podaję, jednym z nich to jest Nowa Granica Darwina Cook i drugim to jest Pierwszy tomik Injustice. I Injustice ma taką magiczną siłę, że jak zaczniesz czytać, to cię po prostu wchłania i czytasz całość. Nie możesz się oderwać. Natomiast Nowa Granica to jest po prostu naprawdę fantastyczne przedstawienie całego właściwie uniwersum DC w takim troszeczkę krzywym zwierciadle takiego pseudo Golden Age. Takim, więc te wersje postaci przedstawione są bardzo klasycznie, ale są oczywiście stworzone na nowo, więc, jest to, więc nie musisz nic czytać, nie musisz nic wiedzieć. Jest to też fantastyczna lektura sama z siebie. I ostatnim komiksem, który mi przychodzi do głowy do rekomendacji, w momencie jak Łukasz nam powiedział, że o, będziemy robić rekomendacje zakupowe. To jest komiks, który tytuł, który będzie chyba najbardziej kontrowersyjny z tej całej listy, którą sobie to przygotowałem i to jest Power Girl Amandy Connor i Jimmy'ego Palmottiego. I to jest komiks, przyznaję, nie dla wszystkich, natomiast myślę, że jest na tyle w nim dużo humoru, przygody i radości, że my, myślę, że powinien się spodobać większości ludzi. Jeżeli ktoś jest wrażliwy na dosyć rubaszny humor i cycki, które wywalają Wonder Woman co chwilę, to no nie polecam jednak, bo jest tego sporo. Power Girl. Power Girl. No mówię o Power Girl. Wonder Woman. Powiedziałem Wonder Woman. Mówiłem o Power Girl Amandy Conner i Jimmy'ego Palmotiego. Jest to, no moim zdaniem jest to komiks, który daje dużo radości, jest dużo humoru. Nie polecałbym komuś, kto by był wrażliwy na taki troszeczkę bardziej rubaszny humor i na troszeczkę bawienie się seksualnością głównej bohaterki, bo robią, tego, robią to co chwilę nie zawsze w dobrym tonie, ale robią to też z drugą płcią, więc to nie, nie powiedziałbym, że to jest seksizm do końca. Więc tak, to byłyby moje rekomendacje. Wszystkie. A, jeśli chodzi o takie coś, co mogę polecić każdemu. A... Jest komiks Amazing Spider-Man 700.1, 700.2, który niestety w Polsce, z tego co wiem, się nie pojawił. On, wychodził, on wyszedł w momencie, w którym w Stanach wychodził Superior Spider-Man, dla osób, które tęskniły w tym czasie za Peterem Parkerem. I to był właśnie komiks zimowo-świąteczny, znaczy w sumie było od 701 do 705, ale dwa pierwsze zeszyty konkretnie były takie świąteczne. I one są tyle rewelacyjne, że pokazują Spidermana nie jako tego gościa, który walczy z przestępcami. tymi, Tego nie ma w ogóle w, tym, w tych dwóch zeszytach. Cały komiks jest bardzo banalny: mianowicie jest największa e, śnieżyca w Nowym Jorku od nie wiem, dekady czy coś takiego, czy jeszcze dłużej. Więc wszystko jest zasypane, wszędzie jest zimno. E, I e, u Cioci May, znaczy w. Całym, w dużej części miasta pada prąd, i w tym momencie Peter Parker nie może się dozwonić do cioci May, żeby dowiedzieć się, czy u niej wszystko w porządku, więc po prostu wyrusza, żeby. No, do, ze swojego mieszkania, żeby się do niej dostać. I to jest taka bardzo prosta, ale jednocześnie taka właśnie bardzo w takim świątecznym duchu opowieść, jak siostrzenie próbuje się dostać do swojej ukochanej cioci, ale jednocześnie po drodze, ponieważ. W wielu miejscach nie ma prądu, tak? Nie ma ogrzewania, śliskie są drogi, za, e, straż pożarna nie może przejechać do różnych miejsc, i tak dalej. No to jest Peter, więc jego poczucie odpowiedzialności każe mu się zatrzymywać po drodze i pomagać różnym ludziom, e, po prostu, którzy, których dotknęła śnieżyca. I, i, I nic więcej w tym zeszycie nie ma. W końcu dociera jakby do Cioci May i na końcu ze zmęczenia traci przytomność i. E, i, i Znaczy pomaga cioci e, i traci przytomność, i potem się budzi, że oj, muszę tutaj pomóc cioci i w ogóle, ale ona mówi, że, że dobra, ty teraz ty, ty masz iść spać i ja ci pomogę i właściwie tyle. I, I naprawdę nic więcej się nie dzieje, ale to jest taki bardzo. Właśnie na jakimś świątecznym duchu Spider-Man, który jednocześnie pokazuje bardzo, kim jest ta postać. W odniesieniu do friendly neighborhood, a niekoniecznie w nawalaniu się ze, z złoczyńcami po pyskach. E, to także to była jest moja jedna typowo świąteczna rekomendacja. A druga rzecz, to jest coś, o czym muszę powiedzieć teraz, bo jak nie teraz, to kiedy? To jest Only Wolverine. I po prostu to jest seria, którą polecałem wielokrotnie. Tom Taylor pisze ją w doskonały sposób, jeżeli ktoś z was ma młodsze rodzeństwo, bo mówiłem o relacjach w DC i o tych bardzo fajnie pokazanych parach. W przypadku Only Wolverine pokazano nam to jest historia, może powiedzieć, starszej siostry, która się musi opiekać swoją młodszą siostrą. Na, do, na dobrą sprawę. Jeżeli w jakikolwiek sposób taka relacja do was przemawia, to jest to tak kapitalnie napisane. To jest tak kapitalny ran, i mówię o nim szczególnie dlatego, że ostatni zeszyt po prostu skradł mi serce, ale i zaraz o nim powiem dwa słowa. Ale cały ran od samego początku Olni Wolverine to był ten moment, w którym się zastanawiałem, czy Laura Kinney, która zakłada kostium Wolverina, nie wygląda w nim głupio. Do czasu, kiedy uznałem, proszę, nigdy nie zmieniaj tego kostiumu, nigdy nie porzucaj tego imienia, nawet jak wróci Logan, czy tam wrócił. Bo relacje jej z jej młodszą siostrą, a la KK klonem, Gabi, są pisane tak cudownie, to jest... Cały ten komiks opiera się tylko na ich relacjach, na, na tym, jak masz to, to urocze dziecko, które nie czuje bólu i się regeneruje. Ale wszystko, co jest z nimi związanego, to jest taki to jest właśnie pokazane też dorośnięcie w pewien sposób bo Laura jest e, wszystkim tym czym Logan chciałby żeby ona była a nie tym kim on sam był i to jest w pewien sposób pokazanie dorośnięcie postaci takiego dziedzictwa które chciałoby się zachować komiks e, jest absolutnie uroczy i tutaj wracając do ostatniego zeszytu e, Gabi wreszcie zyskała pseudonim e, Gabi teraz będzie nazywała się Honey Badger jest tam taka absolutnie rewelacyjna scena, w której Daken, który też jest w tym komiksie, syn Logana, mówi, że właśnie skoro ona potrzebuje pseudonimu, to powinna wziąć Honey Badger, bo jest słodka i ma pazurki. I Honey że to jest taki, taki zwierzę, zwierzak miodorzec, tam ratel miodorzerny, to się dosłownie nazywa. I jest moim w którym Gabi stwierdza, że jest to idealne, i za nią widzimy wszystkie okładki klasycznych historii z Wolverine'em, na przykład to, jak się pojawił i walczył z Hulkiem, czy ta moja jedna z ulubionych okładek. E do... To był ran, chyba Franka Miller'a, jak on. Nie, nie, to był Wolverine, Clermonta, Miller to rysował. O, okej. Okay. tak, to... Miller chciał, rys chciał mu się okay, rysować. Okej, tak, więc to był Clermonta, a Miller, Miller rysował. <laughs> I jest. I na wszystkich tych okładkach, zamiast po prostu Logana jest Gabi w identycznych pozach, w identycznych, identycznymi minami, bo to jakże są głowy. Identycznymi minami, czy na przykład Morisona, ten New X-Men. Z tym takim pazurem świecącym, znaczy trzema, ale tutaj Gabi ma jeden. I każdy z tych tytułów jest pozmieniany na Honey Badger. Zresztą znaczy, jak ja to zobaczyłem, to stwierdziłem, że po pierwsze kocham tę postać i jak kiedyś będzie, faktycznie wydadzą prawdziwą serię Honey Badger, albo chociaż Wolverine and the Honey Badger. To ja już jestem po prostu kupiony natychmiast. No i sam pomysł, że Toma to, to Taylora, bo to jest jego kreacja, która będzie też w innych seriach, która będzie dalej prowadzona, no jest cudowny. Jak, to jest zupełnie była moda na te Murder Machine Child, czyli tak jak zrobili trochę laure w filmie Logan. Małe dziecko, które nic nie mówi i zabija. I tak było w Kikasie, była Hitgirl i tak dalej. No, Gabi tym nie jest. Gabi jest naprawdę uroczym dzieckiem, tylko ma pazury, jest urocza i, i, i nie czuje bólu, więc walczy u boku Laury, ale jest, jest taka kompletnie beztroska. Kompletnie, jak to jest takie po, e, określenie, happy go lucky. E, I to działa doskonale. I po prostu jak zobaczycie. Okładki z Honey Badger, to, to będziecie widzieli, dlaczego Hani Badger natychmiast skoczyła na moje top 10 superbohaterów. Nie Marvela wszechczasów. E, no ale mówię, ale komiks z wszystkim oparty na relacjach. Szczególnie jeżeli ktoś miałby młodsze rodzeństwo, to myślę, że bardzo doceniłby tę relację. To ja, ja właśnie muszę nadrobić tego Wolwinu. Tak, wiesz, za, zamierzam i zamierzam i zamierzam. No nie i odkładam, mów mi, że ale... Honey Badger ci przekona. przekonał. <laughs> nie no, ja już mówiłem jakiś czas temu. Pytałem się jest jakiś czas temu, czy, czy mam jakiś pseudonim i byłem zawiedziony, że nie ma. E, najwyraźniej mnie posłuchano. E, nie no, mi, mi się bardzo podobała ta seria na samym początku, potem, potem jakoś ją odstawiłem, ale, ale muszę ją nadrobić. Chyba właśnie u święta będę miał czas, żeby się po prostu te. Sporo już mi się tam nazbierało tego, żeby to nadrobić. E, ja w ogóle teraz nadrabiam właśnie, staram się. Ponadrabiać to, co jest poza i poza DC, żeby ogarnąć to, o czym się mówi, i tak dalej, przed robieniem jakiejś topki. No i w takim razie podzielę się jedną z, jednym z moich odkryć. Donny Cates to jest ten pan, o którym mówiliśmy ostatnio który pisze teraz Doktora Strange'a i zdaje się, że pisze Thanosa. Nie wiem, czy czytałeś ten e, Thanosa z Legacy, czy to jest dobre? Tak! Był rewelacyjny! No właśnie, więc e, też widziałem, że to ma dobre recenzje. E, zresztą Thanosa też można nadrobić, i to nawet jeszcze wcześniej. To, ja, to mogę nas dosłownie wtrącić, to jest komiks, w którym e, Thanos rozwala planetę Gitaury i przylatuje Ghost Rider z przyszłości, który jest Heroldem Galactusa, więc jest Space Ghost Rider. Porywa go w przyszłość, gdzie okazuje się, że Thanos już wszystkim wklepał i wszystkich pokonał. Nie wiem, po co go zabrał do tej pory. Ale komiks jest taki kosmicznie absurdalny, że nagle ci może, wiesz, wyskoczyć dowolny koncept kosmiczny. No Ghost Rider, który jest na kosmicznym motorze, czy coś takiego. To jest taka seria totalnie over the top. I, i, ale ale także czujesz, o, o co mu chodzi w tym wszystkim. No, więc więc ten gość, e, który dostał z miejsca, wiesz, serię po Jasonie Aronie, serię po Jeff, Jeffulem Mirze, mówię, kurde, skąd się musiał wziąć, nie? No nie wzięli go, myślę, z łapanki z ulicy. E, I jak się okazało, napisał m.in. serię, God, miniserię God Country dla Image Comics. E, I to jest Staje się 5 zeszytów albo 6, ale chyba 5. Więc więc w zasadzie lektura na raz. I muszę powiedzieć, że jest świetna, bardzo mi się podobało. To jest, taki, to jest taka właśnie seria, która z punktu widzenia fabuły, jej sensu nie ma, za bardzo, właśnie nie ma za bardzo sensu, ale jest tam bardzo takie fajne przesłanie, jest taka bardzo ciepła i, i momentami wręcz wzruszająca, A więc e, generalnie chodzi o to, że jest sobie rodzina, która mieszka na takim pustkowiu, na, na jakichś tam e, powiedzmy wiejskich terenach USA na południu. E, no, mieszka w jakimś domu, który zbudował dziadek własnymi siłami od zera i tak dalej. Sam mieszkają. I patriarcha rodu ma demencję, Alzheimera i tak dalej, jest generalnie niebezpieczny, i rodzina się zastanawia, czy by go nie oddać, może do jakiegoś domu opieki czy coś w tym stylu. I nagle atakuje ich wielki potwór nie wiadomo skąd. I nagle ten sam, sam patriarcha, Emmet, który ma na imię Emmet, właśnie, nagle rozpieprza tego potwora takim gigantycznym mieczem z kosmosu. I się okazuje, że w momencie, kiedy on trzyma ten miecz, który jest swoją drogą jest samoświadomy i faktycznie pochodzi z kosmosu z jakiegoś chroniącego się kółpoty, opadkowi królestwa, no to ten miecz go jakby leczy i znowu jest sobą i znowu ma swoje wspomnienia, znowu, ma, znowu może budować relacje z rodziną, tylko musi trzymać ten cholerny wielki miecz. Tylko problem polega na tym, że ten miecz został wykuty przez jakiegoś imperatora z kosmosu, któremu właśnie rozjebało się całe królestwo, więc on bardzo chce odzyskać ten miecz po to, żeby użyć go, żeby nie wiem, podbić jakieś nowe tereny czy coś w tym stylu. Więc nasz bohater muś, albo będzie trzymał ten miecz, i dzięki temu będzie mógł dalej jakby być sobą, albo będzie cały czas narażał swoją rodzinę na ataki tego gościa, tego, tego kosmicznego złola który co jakiś czas przysyła mu jakieś potwory i swoich synów i tak dalej. No i to dąży oczywiście do, do finału, gdzie będzie trzeba podjąć pewną decyzję i no jest, jest to napisane fantastycznie. To ta seria ma takie dziury pewne, gdzie można się zastanawiać, jak to działa w ogóle i czemu tak, a nie inaczej, i tak dalej, ale nie o to chodzi zupełnie. Chodzi bardziej o te relacje rodzinne, chodzi o to, w jaki sposób właśnie budowana jest świadomość. Um, powiedzmy to, to co czyni cię tak naprawdę twoją własną osobą jest du du duży, duży nacisk jest właśnie na rolę pamięci um, bo, bo też cała gra się tak naprawdę toczy głównie o to, że gość w momencie kiedy się znowu oddał tutaj w te nie, nie, bardzo nieprzyjemne ramiona demencji, no to straci w zasadzie wszystko to, co miał w życiu. nie, Te wszystkie swoje wspomnienia, wszystkie swoje emocje i tak dalej, no stanie się kompletnie kimś innym. E, I to jest, to jest naprawdę fantastycznie. Wszystko jest zamknięte w tych pięciu zeszytach, więc gorąco polecam, żeby to sprawdzić. Mam nadzieję, że ktoś, któryś z polskich wydawców się, się tym zajmie, bo w zasadzie to jest taki jeden tomik, który można wydać i, i już. E, także fantastyczna robota i nie dziwię się szczerze mówiąc po lekturze tego, że, że Donny Kate został zauważony, bo bo, bo myślę, że ta seria świetnie pokazuje jak, jak kreatywna jest ta osoba w ogóle że, że jest w stanie tego typu jest w stanie posłużyć się tak absurdalną ale jednocześnie ciekawą historią, żeby przekazać coś fajnego, więc to jest ta moja świąteczna rekomendacja, bo myślę, że wbrew pozorom, wbrew tej dziwnej otoczce powiedzmy jest, jest to historia, która się spokojnie sprawdzi, jeszcze mam rekomendację no nie do końca świąteczną i to jest jeden zeszyt, który ostatnio właśnie sobie też odkryłem, szperając co tam ostatnio wychodzi E, Barbarella. Nie wiem, czy, czy, czy są tutaj fani, może. Nie, nie wiem, czy widzieliście film klasyczny e, Wadima. Barbarella widzieliście, czy nie? Nie. Nie. To, 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 ale, a słyszeliście? No, tak. To jest taka to usłyszałem, oczywiście. Bo coś, coś mi mówi. To okay. jest. Znaczy, tak. To jest bohaterka komiksu francuskiego. E, takiego bardzo frywolnego, który powstał właśnie jako pokłosie rewolucji seksualnej, która dotarła do Europy. E, no ale ja, ja nigdy nie byłem fanem tego oryginalnego komiksu, szczególnie, że on był wydawany, zdaje się, jako czarno-biały i tak dalej, nigdy, nigdy się nim nie interesowałem. Ale bardzo lubię film z Jane Fondą, w głównej roli, który jest w moim guilty pleasure, bo to jest taka głupia, ale po prostu kiczowata, do bólu historyjka. Coś jak Flash Gordon, tylko trochę mniej samoświadome. No i z Jane Fondą, seksowną blondynką w głównej roli. I tam są naprawdę absurdalne rzeczy. Ona w którymś momencie na przykład trafia do maszyny, które mają zabić przyjemnością. No eee, to, to jest w takich bardzo kampowych, palpowych klimatach. No i ten komiks zdaje się, że zdaje się, że były jakieś w ogóle problemy z jego wydaniem. Trzeba było się dopraszać o prawa. W końcu Dynamite to wydaje. Dynamite to jest to wydawnictwo, które wydaje masę takich właśnie filmowych e, marek. No i, no i udało się wydać. I ten komiks jest właśnie utrzymany bardzo w klimacie filmu. Znaczy automatycznie w klimacie poprzednich komiksów też, ale mi się bardzo nie osobiście się po prostu bardzo kojarzy z tym filmem. I ma po prostu fabułę, która jest tak cudownie głupia. Więc Barbale, Barbarella jest taką kosmiczną agentką powiedzmy w dużym uproszczeniu, w każdym razie ona przypadkiem trafia na jakąś, na jakąś planetę, gdzie panuje dziwny religijny kult. Z racji tego, że się pojawia na tej planecie, no to zostaje przeskanowana, czy wszystko z nią ok. Okazuje się, że nie, bo przynosi biokontrabandę i okazuje się, że, że chodzi głównie o jej pochwę i jej wszelkie narządy rozrodcze, które są zakazane tutaj. Więc zostaje skazana na... znaczy skazana. Zostaje jej, jej po prostu zarekwirowana jej własność, więc oczywiście bardzo subtelne nawiązanie do represyjnego charakteru, wszelkich kultów i tak dalej. Jest to oczywiście bardzo w duchu w ogóle też, też filmu i, i w ogóle przygód Barbarelli i, i, i historii komiksów, jakie były pisane w czasach rewolucji seksualnej. No i ona w końcu trafia na przykład do więzienia, gdzie są, gdzie są, gdzie, gdzie są oczywiście też same kobiety i w którymś momencie na przykład w którymś momencie Barbarella zaczyna uprawiać seks z jakąś inną spółwięźniarką i, i inne kobiety, które to obserwują, jedna z nich na go stwierdza, więc Całe ciało może dawać przyjemność, a nie tylko narządy rozrodcze. Mówię, ok. Bra brawo. Wiesz, to wszystko jest tak pięknie kiczowate. Wszystko wygląda tak dziwnie oczywiście. Właśnie jest utrzymane w duchu takich, takich kiczowatych space oper z lat, nie wiem, 60., -tych, 70. -tych. Udaje się w każdym razie uciec z tego więzienia, i na tym się na razie komiks kończy, ale jestem aut autentycznie kupiony. I szczerze mówiąc, brakowało mi czegoś takiego, odkąd przestałem już czytać Bitch Planet z Image Comics. To ta dużo bardziej samoświadoma i prostolinijna wersja tego typu historii mi odpowiada bardziej. Ale, mimo wszystko, zanim zanim się przejrzy komiks, polecam sprawdzić film, bo, bo to jest klasyka klasyki. Z, szczególnie, że no, Jane Fonda się zapisa w, no, w historii tą rolą. No, ale to myślę, że nie nadaje się na święta. Na pewno nie nadaje się do czytania przy rodzinie, bo mogą <głosyś> się nie tym. patrzeć, <noise> szczególnie jeśli nie kojarzą film na przykład, ale, ale jest, bardzo mi się podobało. Lubię ten, właśnie, lubię ten moment, kiedy właśnie na koniec roku zwykle sprawdzam jakieś takie kompletnie randomowe rzeczy i trafiam na jakiś komiks, na który normalnie bym pewnie nigdy nie trafił i się okazuje, że jest spoko. Okej, okay, to jeszcze bym tylko zahaczył o dwie rzeczy z e, współczesnych rzeczy, które były ostatnio w Marvelu i w DC. E, z DC tylko wspomnieć o ostatnim numerze Zielonych Latarni, ale nie obawiać cały komiks i co tam się działo, tylko e, dalej wspominając o tym, jak fajnie on jest pisany. Jest tam jedna scena, w której. E, John Stewart jako lider wysyła pozostałych trzech ziemskich ziemskie latarnie, żeby kogoś tam odnalazły, zdobyły pewne informacje, nie wnikając w fabułę. Jak wspomnieliśmy o Batmanie Kinga, gdzie jest ta jedna strona dosłownie, która świetnie pokazuje relacje pomiędzy Batmanem i Supermanem, jak siebie widzą nawzajem, tak tu również jest tylko jedna strona, która doskonale pokazuje każdą z tych latarni. I mamy trzy wielkie panele na tej stronie. Jak każdy z nich pozyskuje te informacje. No więc Hal Jordan wchodzi do baru i mówi: Jestem Hal Jordan. To jest wszystko. Reiner siada gdzieś przy stole z tyłu w tle i gra w karty, wtapia się w otoczenie i podsłuchuje, jak tu inni gracze rozmawiają. No a Garner oczywiście wpada do baru i wszystkich napierdala po twarzach, krzycząc, żeby się odezwali, żeby gadali to, co on chce powiedzieć. I tu chcę wspomnieć tylko jeszcze, od... wynik był taki, że Hal dowiedział się jakieś tam pomniejsze informacje, generalnie wszyscy mu tylko powiedzieli w barze, że to nie oni, że oni nie, że oni nic. Kyle dowiedział się prawie wszystko, co było potrzebne cię dowiedzieć, a Guy zdobył skrzynkę piwa kraftowego. Ej, co? To najlepiej na no to... no. I to jest wszystko. I uważam, że to jest Wendy i po prostu z każdym następnym zeszytem tak bardzo kuma te postacie. To jest wiesz. Halbo jest gość, który wyjdzie na środek, zdejmie spodnie, wyciągnie, pewnie i zacznie machać na lewo i prawo. Kyle jest skromny, no a Gaj będzie najpierw dał ludzi, żeby dostać piwo. No. To, to uważam, jest po prostu taka esencja tych postaci. A... I druga rzecz, o której chcę wspomnieć, to jest o tym takim crossoverze, który też jest z Marvelu ze strony Spidermana, czyli Venom Incorporated. A to jest crossover, który zaczął się od. No właśnie, do, dobre to jest? Mi, mi się to bardzo podoba. To z mojej strony mówiłem, że slot już mógłby nie pisać, a, a fajnie, że jednak jeszcze jakoś historię miał do opowiedzenia. Zaczyna się Venom Incorporated Alpha, teraz był Amazing Spiderman, następny numer to będzie Venom. Przede wszystkim wrócił Flash Thompson jako agent anti-Venom. Ale to jest fajnie pisane konsekwentnie, bo to nie jest tak, że on dostał mocę, i jest szczęśliwy. Tylko jeżeli ktoś czytał jego serię Venoma, tą albo jakby w Filadelfii, albo jak ee, jakby w kosmosie, no to. Symbiont Venoma był jego partnerem i on dalej go tak traktuje i to, że jest teraz antyvenomem mu przeszkadza, ponieważ nie może założyć na siebie Symbionta, bo by go uśmiercił, jeżeli ktoś wie jak działa antyvenom. I y jest to świetnie pokazane, że Flash chce z siebie tego to zdjąć, bo on chce swojego kumpla z powrotem. Ale jest cała masa świetnych... Ten komiks dotyczy prawie głównie Flasha, co mnie cieszy, bo jego seria... Czytałeś Remendera, serię, Łukasz, tego Filadelfiego? No, więc to jest dalej ten sam Flash, zresztą nawet cała historia zaczyna się od... Y jakby cały wątek zaczyna się od postaci Mani, od tej dziewczyny, z którą współpracował w Filadelfii. Ona jest kluczowa. Eee, no i oczywiście Lee Price, czyli ten gość, który niedawno nosił Venoma, tutaj jest złoczyńcą. W pierwszym numerze próbują to ukryć, ale to od razu widzisz, że to jest Lee Price, więc chyba slot stwierdził, że ja, dobra, jednak nie ma co ukrywać, i w drugim mówi, że to jest Lee Price. Więc to nie jest wielka, wielka tajemnica. <grym> I cała historia polega na tym, że Lee Price zdobył symbiont Mani i teraz w jakiś sposób go zmodyfikował w ten sposób, że szuka wszystkich złoczyńców klasy B, typu Shocker, typu Tumbler, typu Luther. Nie wiem, czy wam mówią coś te imiona. Nie powinny w każdym razie, ale, ale, ale może mogą. To są goście, których... To, to ci złoczyńcy, których Spider-Man pokonuje na początku swojej historii, żeby przejść do właściwego wątku generalnie. I, i Lee Price zaraża ich niejako tym symbiontem Venoma, i oni wyglądają teraz tak jak wyglądali. W sensie ich kostiumy dalej są tak obciachowe, jak były, tylko mają na, jakby na twarzy symbiont. I tylko tyle. E, I on ich nazywa The Made Men, to jest totalnie absurdalne. I, i, I właśnie wyszukują ci cały czas tego typu złoczyńców. No i on, on próbuje rozszerzać swoją armię w ten sposób. Trochę kojarzy mi się z grą Web of Shadows. Ale no mówię, jest relacja świetnie napisana Flasha i, i Spidermana. Jest motyw, w którym nagle Flash twierdza, bo Spiderman zachowuje się jak fiut straszny w, tym, w tych komiksach, bo cały czas chce zniszczyć symbiont. Cały czas. On ma, on ma tylko jeden cel, zniszczyć symbiont Venoma. Spalić, zakopać, pozbyć się, wrzucić słońce, cokolwiek. No i Flash jest skurwiony na niego, bo to jest jego partner. I w końcu twierdza, że Spider-Man jest Big Bully. Co w kontekście jest dosyć ciekawe. Eee, <laughs> <laughs> Okej. Okay. Do, i, i to jest naprawdę fajne. Jest taka scena, w której Flash zabrał Venoma w jakimś słoiku i uciekł od Broka. Brok jest kompletnie bez symbionta. I tak siedzi na stole i masz symbionta, i on go tak po główce głaska. Bo nie może go założyć, no bo, no bo ma na sobie anty i tak siedzi, i tak, tak pieszczotliwie go głaska po główce. I chodź, chodź, będziemy znowu bohaterami, no chodź. It's... No, no. To, no... Nie, no to ja, ja to sprawdzę, bo, bo tak jak właśnie nie przepadam za, za tym Spider-Manem Slota, po prostu nigdy nie mogę się w ogóle w to wciągnąć, ale na przykład Spider-Verse mi weszło od razu, więc liczę, że tutaj będzie podobnie. Może być, tym bardziej, że, że będą crossovery. Jest świetna scena, po prostu najlepsza w całym komiksie, kiedy Spider-Man i Flash skaczą na pajęczynach po mieście i Flash mówi, że no, tęskniłem za tym nie tylko za supermocami, ale za to, żeby znowu być móc bohaterem, jak ty, do Spider-Mana, a spider mówi przestań, dowcipy to moja Sprawa. Flash Thompson, którego znam. Poborowy. Dostał order fioletowego serca. Dumny weteran. On już jest bohaterem. Taka nagle cisza. I tak t, t, radar, który stworzył, zapingował i, yy, i Flash mówi Ej, zapingowałeś, zapingowało ci, nie? O tak, dzięki Bogu. No, awkward, bromance, silence. E, Okej, okay, to co, wracamy do tego pingowania? Tak, tak poproszę. Jest takie kompletnie... <laughs> po, po czym jak tylko już ma nie być awkward, nagle wchodzą na terytorium Black Cat i obaj stwierdzają, że z nią kiedyś chodzili. I, I natychmiast znowu jest awkward. Więc, no... Polecam. Naprawdę fajnie się czyta, a ostatnio slot nie miał dobrych historii w zanadrzu. Może przez to, że jest to crossover, to coś się zaczyna dziać. A, i warto wspomnieć, że to jest tygodnik. Bo przez to, że się przeskakuje przez różne serie, to będziemy mieli co tydzień. Okej, okay, a właśnie, by the way, taka luźna ciekawostka na koniec. Rozjebało mnie ostatnio, jak kończyłem te USA Avengers, tą historyjkę o... o, o tam. O szukaniu Canonbola w, 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 w. i, i Richard Redwoodzie. Tak, <grym> I, e, i mi, mi continuity tutaj, to, że się odniesie do Krall System, z, które, by, który się pierwsze, po raz pierwszy pojawił w Fantastycznej Czwórce w 1969 roku. Szacun za research dla All-I-Winga. I dokładnie działa tak samo, że po prostu mieli. E, byli skróle, którzy udawali, że są w filmie gangsterskim za 30. A tutaj poszło to trochę dalej. No tutaj wziął Także. Żeby mu udawały, że są e, z, z Archie Comics. No, ale zaczęli od gatunków sterów też, także. Hej. Tak, tak, tak. Zaczęli. Ładnie, ładnie, lubię takie rzeczy. No dobra, w takim razie, kurde, to były najbardziej randomowe rekomendacje w ogóle w historii. Po prostu było wszystko, więc hej, mam nadzieję, że, że każdy będzie usatysfakcjonowany, bo często jest tak, że ktoś narzeka, że o, tutaj nie było tego. Ten. Absolutnie nie wiem, czy, czy wszyscy będą usatysfakcjonowani. Nawet ci, co nie lubią Marvel DC powinni być, więc hej. No i dobra, w takim razie na tym, na tym będziemy kończyć. Życzymy w takim razie oficjalnie wesołych świąt. I jakiekolwiek święta obchodzicie, to, to, to ich życzymy i, i miłego, mi, mile spędzonego czasu. Nie jestem pewien, czy nagramy coś jeszcze przed końcem roku, czy już po nowym roku. Zobaczymy. W każdym razie na pewno do świąt, do świąt raczej się e, już nie spotkamy, ale zapraszamy mm, już po świętach. W każdym razie. No dobra, w takim razie moim, moimi gośćmi oczywiście byli Adam Antolski, Ankol Hej wszystkim, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. I Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam, to samo co Adam powiedział. <laughs> co mam powiedzieć? Ho, ho, ho! Od tego potrzebny był Bradek. to powiedziałeś. No, to chciałem tutaj za, to za radka w takim razie. Radek na pewno też was Oj, to no, Właśnie. To było, to było też pozdrawiamy radka, zaradkanie. który próbował dotrzeć na naszą tutaj małą mini wigilię, niestety ale nie udało mu się. pogoda go powstrzymała, tak. nie dał rady. Z, zawieje i zamiecie go powstrzymały, niestety. No, także trzymajcie się wesołych świąt. Hej.